Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Eugeniusz Smola, że jesteśmy w Fundacji Batorego, to od razu chcę powiedzieć, że nie jestem Aleksandrem Smolarem. Nie reprezentuję Fundacji imienia Stefana Batorego. Nie odnoszę żadnych korzyści materialnych z faktu, że tutaj występuję. Mi się wydaje, że to jest tylko fair, żeby o tym wspomnieć. Mamy niezmiernie ciekawy temat. Temat, który przewija się w bardzo wielu debatach publicznych, który został narzucony przez myślenie obecnego rządu i całego tego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, które przeciwstawia suwerenność Polski do sił zewnętrznych, które próbują tę suwerenność naruszyć, narzucić Polsce rozwiązania, które w przekonaniu rządzących, ale nie tylko, są obecnie lub też perspektywicznie Polsce szkodzą. Jest to sprawa kluczowa, dlatego że ona dotyka kwestii rozumienia naszej obecności w Unii Europejskiej i tego, co się określa jako dzielenie się suwerennością w ramach Unii. Mamy dzisiaj znakomitych rozmówców, chwała Bogu, bardzo różnych. Z jednej strony nasza gospodyni Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, państwo macie, ja nie będę przytaczał, kto jest kim, reprezentująca program Otwarta Europa Fundacji Batorego. Pani Lidia Raś, kierowniczka serwisu gazetaprawna.pl, sprawy gospodarcze, ale zapewne nie tylko. I pan Piotr Trudnowski, politolog, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Nie będę określał, gdzie on się plasuje na mapie politycznej, bo się być może sam określi. W każdym razie nie jest też z Fundacji Batorego. Co na obecnej mapie politycznej dość wiele rzeczy wyjaśnia. Sprawa suwerenności, nie wiem, bo to są dość banalne sprawy, ale sprawa suwerenności, suwerenność ma bardzo wiele definicji w literaturze przedmiotu, ale w każdym razie warto stwierdzić, że suwerenność została określona precyzyjnie, w miarę precyzyjnie w ramach tak zwanego systemu westfalskiego z 1648 roku. I wszystkie one zawierają jedną cechę, a mianowicie prawo i możliwość władz danego państwa do podejmowania wiążących decyzji na swoim terytorium. Przy czym zaznaczmy, że w tych nawet i późniejszych definicjach suwerenności nie mówi się o takich rzeczach jak demokracja lub jej brak, zdobycie władzy w drodze kartki wyborczej lub zamachu stanu. Liczy się fakt realnego sprawowania władzy. I dlatego też państwa czasami z pewnym opóźnieniem decydują się na uznanie na przykład rządu lubelskiego w 1944 roku. Fakt sprawowania, realnego sprawowania władzy. Natomiast to proces po II wojnie światowej zaczęło dochodzić do ograniczania suwerenności. Pod wpływem właśnie II wojny światowej i tej rzezi. Karta Organizacji Narodów Zjednoczonych i kolejne traktaty penalizują nie tylko agresję przeciwko innym państwom, ale również przeciwko grupom ludności, własnej lub obcej, poprzez ludobójstwo, a nawet także niszczenie jej kultury materialnej. Ostatnim aktem było uzgodnienie zasad, bo to nie jest traktatowe, ale jest to uznane, tego, co się nazywa odpowiedzialność za ochronę, czyli responsibility to protect, znaczy prawa i obowiązku społeczności międzynarodowej do działania w obronie zagrożonej ludności zagrożonej ludobójstwem. Niezależnie od doświadczeń ostatnie z Syrią na przykład, wszystkie te zasady formalnie ograniczają suwerenność. Następnie mówimy o suwerenności gospodarczej. Otóż ona nie istnieje. I to nie w wyniku ostatniego procesu globalizacji, tylko to jest znacznie wcześniejsze procesy. Stopień powiązań jest tak głęboki, że nawet największe mocarstwa mogą podejmować decyzje suwerenne, ale one okazują się niezmiernie kosztowne.
Ukazuje to przykład stosunków chińsko-amerykańskich, co można rozpatrywać w kontekście zawołania wojennego prezydenta Trumpa America First. Chiny są uzależnione od eksportu, to wiemy, ale ich to uzależnienie ma wymiar polityczny i wewnętrzno-społeczny. A Stany Zjednoczone są z kolei uzależnione nie tylko od wykupywania przez Chiny i przez różne instytucje międzynarodowe, finansowe, w tym na przykład fundusze emerytalne, także europejskie, amerykańskich papierów dłużnych, które napędzają gospodarkę, ale ekonomiści obliczyli, że gdyby zrealizować to marzenie Trumpa i na przykład wstrzymać eksport chiński do Ameryki, to poziom życia najuboższej ludności Stanów Zjednoczonych podniósłby się o około 18%, ponieważ ci ludzie kupują tanie chińskie czy wietnamskie czy inne towary w Walmartcie czy w innych tego rodzaju sklepach. 18% to jest absolutnie nieakceptowalne społecznie ani politycznie. Ciekawszy przykład i dość dramatyczny, chociaż on nie w debacie międzynarodowej nie przejawiał się jako wielki problem, było ogłoszenie przez Chiny w 2012 roku ograniczenia eksportu tak zwanych metali rzadkich, takich jak cer, molibden, wolfram i kilkanaście innych surowców, niezbędnych w przemyśle elektronicznym, kosmicznym, samochodowym, czy choćby jako katalizatory w procesie rafinowania ropy naftowej. Chiny są w 90% eksporterem tych rzadkich produktów. Otóż Japonia, USA i Unia Europejska zaskarżyły w 2014 roku, wygrały proces arbitrażowy w Światowej Organizacji Handlu, ale ważniejsze niż wygranie procesu były dyskretne rokowania, ponieważ to przyjęło charakter dość dramatyczny. Niewiele o tym wiemy, ale Chiny zrezygnowały z ograniczeń eksportu. To Państwu pokazuje, że nawet Chiny, mocarstwo wydawałoby się, które jest w stanie podejmować suwerenne decyzje gospodarcze, tak naprawdę, kiedy dochodzi do spraw najważniejszych o charakterze strategicznym, musi się z pewnych decyzji wycofać. Podobnie jest zresztą w stosunkach amerykańsko-europejskich. Otóż od wymiany handlowej z Europą zależy, oblicza się od 8 do 10 milionów miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska to jest 20% wymiany handlowej USA, gdy Kanada, podobnie jak Chiny, to jest 13%, Meksyk 12%, Japonia 5%. To też bez wątpienia, mimo różnicy interesów, naginania zasad dla własnych korzyści, kryzysów i tak dalej, cały system handlu międzynarodowego i współpracy, także co ważne, wspólne instytucje, które de facto są instytucjami wykreowanymi przez Zachód, przyczyniają się do stabilizacji w skali globalnej. System ten oparty jest jednak na rzeczy bezcennej, której nam w ostatnich latach brakuje, a mianowicie na zaufaniu, że wszyscy partnerzy będą się do uzgodnionych zasad stosowali. Do tego wątek, który również należy w naszej dyskusji podjąć, to jest autonomizująca się rola rynków finansowych, co obserwowaliśmy w czasie kryzysu europejskiego 2008-2009, oraz potężne koncerny międzynarodowe. O Unii Europejskiej i o dzieleniu się suwerennością nie będę mówił, bo z pewnością będzie to problem, który się pojawił w naszej dyskusji. Zebrała nas tutaj inicjatywa pani ambasador Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale również tekst, który napisała, eliminacja obcych wpływów czy budowanie własnych, jak dbać o suwerenność Polski, który to tekst napisała, nie wiem czy bezpośrednio, ale w każdym razie zainspirowana tekstem, który popełnił pan Piotr Rudnowski, który prowokacyjnie, biorąc pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, napisał tekst, który proponuje uregulowanie zagranicznego finansowania między innymi organizacji pozarządowych, które mają wpływ na debatę publiczną, a zwłaszcza na proces legislacyjny w danym kraju. To, co ciekawe i co zapewne oddaje stan ducha pana Piotra i jego środowiska, co jest absolutnie bezcenne, mianowicie ogłosił również ostatnio bardzo ciekawy tekst Czas egzotycznych sojuszy, 7 tematów ponad podziałami na stulecie niepodległości, przy czym od razu dodajmy, zupełnie niezłośliwie, że problem suwerenności i Unii Europejskiej nie znalazł się jako jeden z tych 7 tematów, ponieważ nazbyt prawdopodobnie by dzielił. Także
suwerenność, suwerenizm, który gloryfikuje obecnie nam rządzący, i problemy. Katarzyno, zacznijmy od ciebie, ale zostajmy na problemie suwerenności, a te NGOsy zostawmy sobie ewentualnie na dokładkę. Dziękuję bardzo. No może ja bym zaczęła od wrogów suwerenności, a potem dwa słowa o receptach, jak tą suwerenność budować. A zacznę od wrogów, bo jakoś tak się ta ostatnio debata o suwerenności w Polsce układa, że przede wszystkim identyfikujemy wrogów i dalej się kłócimy, czy są oni wrogami, czy nie są, gdzie ich szukać i jak z nimi walczyć. I ostatnio, myślę, że widać w przestrzeni publicznej takie dwa wrogie dla naszej suwerenności, właściwie trzy wrogie podmioty. Pierwsze to było przez lata Rosja i wojny informacyjne z Rosją związane, która odpłynęła ostatnio gdzieś w dal. I na to miejsce pojawiły się podmioty pozarządowe, przepraszam, ale w kontekście suwerenności o tym mówię, które są finansowane z zagranicy i te zagraniczne pieniądze dyktujące agendę tych podmiotów mogą mieć wpływ na procesy decyzyjne w kraju i to stwarza zagrożenie dla suwerenności. I wreszcie trzecia, ostatnia w tym kontekście zaczęła się pojawiać Unia Europejska, a jeszcze bardziej Komisja Europejska i nawet ostatnio już komisarze jako tacy interwenci naruszający naszą suwerenność. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest w tym pewna schizofrenia, jako że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i dobrowolnie zgodziliśmy się na to, żeby ponad połowę naszego ustawodawstwa było decydowane w ramach instytucji unijnych. W tym przez naszych polityków, którzy od tejże Unii Europejskiej biorą za tę polityczną działalność pieniądze. Musimy się zdecydować. Ja specjalnie pokazuję tę zawiłość, która bardzo dobrze odzwierciedla, czym jest dzisiaj lub czym nie jest dzisiaj suwerenność, bo jeżeli Unia Europejska jest bytem zewnętrznym, to w takim razie powinniśmy natychmiast zaniechać finansowania, już nie mówię o ustanawianiu naszej legislacji, ale bezpośredniego finansowania naszych polityków z pieniędzy Unii Europejskiej. Ale równocześnie nie możemy powiedzieć, że wszystkie interesy Unii Europejskiej, wszystkie pieniądze Unii Europejskiej są także naszymi pieniędzmi. To pokazuje, jak skomplikowana jest dzisiaj relacja pomiędzy tym, co nazywamy polskim interesem, polskim finansowaniem, a tym, co definiujemy jako zagraniczne interesy i zagraniczne finansowanie. Otóż ja twierdzę, że mamy do czynienia z takimi, odwołując się do języka internetowego, takimi chmurami interesów, chmurami pieniędzy, które się w dużym stopniu przenikają, chociaż oczywiście są pieniądze stricte polskie, interesy stricte polskie definiowane, jeżeli interes jest definiowany przez rząd polski, to jest to interes z Polski. On może być zbieżny z innymi bytami, ale jest to interes Rzeczpospolitej. Jeżeli są pieniądze budżetowe, to są pieniądze polskie, ale czy interesy poszczególnych organizacji pozarządowych, czy to są interesy polskie, czy zagraniczne? Jeżeli te organizacje wchodzą w międzynarodowe jakieś sojusze, to Związek Europejska, Federacja Piłki Nożnej, to są interesy polskie czy zagraniczne. Kościół katolicki w Polsce, to są interesy polskie czy zagraniczne. Tego się nie da jednoznacznie rozróżnić. Stąd twierdzę, że taka podstawowa myśl, która jakby leży za tym przekonaniem, że trzeba co najmniej kontrolować pieniądze, które są inwestowane, czy też przenikają do polskich organizacji pozarządowych, dlatego że za tym może stać niepolska agenda, jest dzisiaj kompletnie nieprzystające do dzisiejszej rzeczywistości, bo nie ma tego jasnego rozdziału.
i nie jesteśmy w stanie, i samo założenie, że za zagraniczne pieniądze finansowane są zagraniczne interesy, za polskie pieniądze są tylko polskie interesy, też jest niezasadne, bo pieniądze zagraniczne można spolszczyć, za pieniądze polskie można, można finansować spokojnie zagraniczne interesy. Więc gdzie są ci prawdziwi wrogowie naszej suwerenności, jeżeli nie są nimi, nie może być nimi Unia Europejska, bo Unia Europejska, tak jak powiedziałam, to w znacznym stopniu my, a sami nie możemy być wrogami własnej suwerenności. Otóż ci wrogowie to, i to patrząc na to, co się przydarzyło, jeśli nie nam, to innym krajom europejskim, o Stanach Zjednoczonych nie wspominając, to dzisiaj poza, no oczywiście taką jednoznaczną interwencją militarną, ale to nie jest realne zagrożenie dla Polski. Dzisiaj twierdzę, że nie jest zagrożeniem dla polskiej niepodległości i suwerenności interwencja militarna. Nie to, że mamy nie brać jej pod uwagę w pewnych planach strategicznych, ale to nie jest zagrożenie na dziś takie wysoce prawdopodobne, a nawet powiedziałabym jest szczęśliwie mało prawdopodobne. Zagrożenia to korupcja polityczna, cyberagresja i wojny informacyjne, informacyjno-manipulacyjne, które się odbywają za pomocą mediów społecznościowych. Nie mówię tutaj o kapitale, bo to jest inna kategoria. Ja tu mówię o wrogich interwencjach, bo to, że kapitał potrafi bardzo dużo zmienić, ale to nie są celowo najczęściej wrogie działania, tylko ktoś działa we własnym interesie, naruszając nasz. Natomiast te elementy, o których wspomniałam, to są główne kanały wrogich interwencji naruszających suwerenność. Tych wrogów nie da się wyeliminować poprzez odcięcie. No nie możemy sobie wyobrazić odcięcia internetu. Koszty tego byłyby niewyobrażalne. Nie możemy sobie wyobrazić odcięcia naszych polityków od jakichkolwiek kontaktów zewnętrznych. To jest po prostu w dzisiejszym świecie nie do pomyślenia. Wycięcia mediów społecznościowych z globalnej sieci mediów społecznościowych też nie można sobie wyobrazić. Dlatego powstaje pytanie, jak w tym świecie, który jest oparty na połączeniach, przez te połączenia rzeczywiście oczywiście mogą następować wraże interwencje, takie wojny połączeń, jak w tym świecie budować suwerenność równocześnie, kiedy odcinać się nie można, bo koszty odcięcia są gigantyczne. Nie chcemy budować suwerenności według modelu Korei Północnej, która jak widać wcale taka w pełni suwerenna też nie jest, a koszty systemowo-społeczne są po prostu niewyobrażalne. Ja tu przytaczam skrajny przypadek, absolutnie nie twierdząc, że Polska ma choćby zbliżone modele, ale to jest skrajny przypadek takiej właśnie, no jakby w cudzysłowie, suwerenności. Otóż należy tę suwerenność budować nie poprzez odcinanie cudzych wpływów, tych cudzych interesów, cudzych pieniędzy, tego jak to pan redaktor ujął, też nie mitycznego lub całkiem realnego Sorosza, tylko poprzez budowanie własnych wpływów, dzięki którym jesteśmy w stanie po pierwsze kontrolować własne państwo od środka. Mamy transparentne, silne instytucje oraz profesjonalne służby, które są w stanie tropić korupcję polityczną i profesjonalnie punktowo interweniować tam, gdzie mamy do czynienia i bronić nas przed cyberagresją i wojnami informacyjnymi, a także kontrolować otoczenie poprzez rozbudowywanie naszych wpływów na zewnątrz. I rozumiem, że czasowo... Powolutku. Ale konkluzywnie. Są trzy główne kierunki, w które są kluczowe dla budowania suwerenności. Po pierwsze, może to zabrzmi fundamentalnie, ale uważam, że głównym gwarantem polskiej suwerenności, a nawet niepodległości dzisiaj jest Unia Europejska. Po pierwsze, i nasze wpływy w Unii Europejskiej są fundamentalne dla naszej suwerenności. Po pierwsze dlatego, że jeżeli większość ustawodawstwa jest decydowane tam, to jeśli nie mamy na to wpływu, to znaczy, że reszta krajów członkowskich decyduje o tym, co my potem musimy zgodnie z traktatami implementować.
To po pierwsze. Po drugie, to też działa w drugą stronę. To jest unikalny instrument wpływania na to, co się dzieje na kontynencie, bo jeśli oni mają wpływ na nasze ustawodawstwo, to my mamy wpływ na ich. Musimy tylko te instrumenty dobrze wykorzystywać. Wreszcie, no, żyjemy w świecie globalnym, gdzie naprawdę są większe rekiny polityczne i gospodarcze niż Polska. I Polska sam na sam z Chinami albo nawet z Googlem nie ma szans. I potrzebuje do tego sojuszu, na którym, któremu może zaufać i z którym razem może walczyć. Nie ma innego sojuszu niż Unia Europejska. I my musimy z tym większym wojskiem stawiać czoła tym poważnym zagrożeniom. Jeżeli zaczniemy to robić sami, to no, nasza suwerenność zostanie, powiedziałabym, mocno nadwyrężona, jeśli nie zmiażdżona. To po pierwsze Unia, po drugie reguły jako takie. Unia jest źródłem reguł, ale nie jest jedynym źródłem reguł. Reguły, których źródłem są różne organizacje międzynarodowe, od ONZ-u poczynając na Radzie Europy, OBWE, IWTO i jeszcze szeregu innych organizacji, które są nie tyle dawcami, co pewnymi gwarantami ustanowionymi wspólnie przez społeczność międzynarodową pewnych reguł. Przestrzeganie tych reguł jest sposobem na naszą suwerenność, bo jesteśmy średnio małym graczem i jeżeli nie będzie reguł, to będzie koncert mocarstw i taki świat silniejszego i wtedy w tym świecie silniejszego my nie mamy szans. Zwłaszcza w takim ustawieniu geopolitycznym, gdzie na wschodzie mamy potęgę militarną, a na zachodzie mamy potęgę ekonomiczną, a sami w takim świecie, gdzie silniejszy decyduje, ani militarnie, ani ekonomicznie nie mamy szans. I wreszcie trzecia recepta na suwerenność to jest suwerenność obywateli w suwerennym państwie. Są dwa modele, tak z grubsza ujmując, podejścia państwa do obywatela. Może być tak, że obywatel ma być ślepym wykonawcą tego, co państwo mu każe i wtedy on nie jest odrębnym, samodzielnym podmiotem w świecie. On nie pojedzie, nie będzie autonomicznym i dynamicznym członkiem międzynarodowych organizacji pozarządowych. On nie będzie wraz z tymi organizacjami lobował czegoś w Unii Europejskiej albo we wspólnocie międzynarodowej. On nie będzie widocznym artystą, on nie będzie światowej sławy ekspertem i dyplomatą. On będzie ślepym wykonawcą woli swojego państwa, pozbawionym instrumentów do istnienia we wspólnocie międzynarodowej. Taki obywatel nie buduje suwerenności swojego kraju, natomiast obywatel suwerenny, który ma wolność istnienia w przestrzeni międzynarodowej, ale jest jeszcze na dodatek wspierany przez swoje państwo, taki obywatel może dla suwerenności państwa zrobić bardzo wiele. I stąd ja bym chciała zakończyć takim postulatem, który nie jest, znaczy myślę, że brzmi naturalnie u osoby, która, jak to nasz prowadzący powiedział, jakoś tam reprezentuje Fundację Batorego, ale nie dlatego, że reprezentuje Fundację Batorego, a dlatego, że jestem głęboko przekonana, że zamiast ograniczać napływ pieniędzy zagranicznych do polskich podmiotów, należy dawać różnym, jak najróżniejszym polskim podmiotom polskie pieniądze po to, żeby one funkcjonowały aktywnie w świecie, żeby wspierały Polonię, nie tylko Polonię, żeby aktywnie działały w imieniu Polski i dla Polski, ale w zgodzie z własnymi przekonaniami różnorodnymi na arenie międzynarodowej. To trzy recepty na suwerenność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedna rzecz, którą w tym kontekście warto zwrócić uwagę, kiedy Katarzyna powiada, że 50% rozstrzygnięć prawnych jest decydowanych przez Brukselę, to ja w tym momencie protestuję, ponieważ nie ma nawet jednego rozstrzygnięcia prawnego, jakiejkolwiek inicjatywy legislacyjnej, która byłaby w stanie przejść bez akceptacji państw członkowskich. I to jest rzecz, która jest bardzo często gdzieś tam pomijana. Znaczy Bruksela nam coś narzuca. Zanim Bruksela, znaczy co prawda w ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie, Komisja Europejska troszkę poszerzyła swoje możliwości inicjatywy ustawodawczej, ale w momencie, w którym ona jest sformułowana, ona trafia do przedstawicieli wszystkich państw członkowskich,
które na poziomie najpierw ministrów, a potem premierów, czy szefów rządów, czy państw muszą uzyskać akceptację. Do tego dochodzi jeszcze nie tylko proces tak zwanej żółtej kartki, to znaczy, że Komisja do Spraw Europejskich każdego parlamentu państwa członkowskiego wyraża zgodę. To też w momencie, to jest ulubione hobby polityków, którzy jadą do Brukseli, podnoszą rączkę za jakimiś tam rozstrzygnięciami, jak na przykład pani premier Szydło w sprawach na przykład klimatycznych, mimo że wszyscy spodziewali się, że oprotestuje porozumienie paryskie. Po czym wraca się do Polski, pojada się albo myśmy zwyciężyli, ponieważ oni zrobili, czego myśmy się domagali, albo mówi, to jest nasze jeszcze wielkie zwycięstwo, ponieważ nie uniemożliwiliśmy komuś innemu przeprowadzenie. To jest hobby polityczne na użytek wewnętrzny, które kompletnie nie zmienia realiów de facto funkcjonowania tej gry pomiędzy Radą Europejską, Komisją Europejską i jeszcze na dodatek Parlamentem Europejskim. Panie Piotrze, zanim być może będzie chciał pan się zająć sprawami finansowania organizacji pozarządowych i ich wpływu na procesy polityczne w danych krajach, takie pytanie, czy pan uważa, że polska suwerenność jest zagrożona? Zacznę może od takiej odpowiedzi naokoło tego tak postawionego pytania. Sprawdziłem sobie ten tekst, sięgam pamięcią do w ogóle moich tekstów i w pewnym sensie tekstów naszego środowiska i jakkolwiek może to państwa rozczaruje, to ja mam wrażenie, że w dużym stopniu w dyskursie takim intelektualnym szeroko pojętej prawicy w Polsce słowo suwerenność od dobrych 10 lat jest niemalże nieobecne i jest dość konsekwentnie wypierane i to jest bardzo ze względu na powody, które się już w naszej rozmowie pojawiły dzisiaj. To znaczy tak mniej więcej od 10 lat środowiska tej republikańskiej prawicy, od teologii politycznej począwszy, przez presję i Klub Jagielloński, po Fundację Republikańską Rzeczy Wspólne. Znaczy jakieś takie ośrodki, no przed paru laty małe, dzisiaj trochę pewnie silniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Dość konsekwentnie również w odniesieniu do spraw międzynarodowych posługują się pojęciem podmiotowości, w bardzo dużym stopniu z tego właśnie powodu, że tym się różni to pojęcie od pojęcia suwerenności, że nie jest jedno zero-jedynkowe, tylko stopniowalne i jest dla nas absolutnie oczywiste, że kluczowym celem każdej polskiej polityki, w tym polityki zagranicznej, jest możliwe zwiększenie podmiotowości Polski również w relacjach międzynarodowych. A to, w jaki sposób one będą, w jaki sposób będziemy tę podmiotowość zwiększać, zależy od okoliczności i raczej nie było w tego rodzaju środowiskach najmniejszych wątpliwości przez ostatnie lata co do tego, że na przykład obecność Polski w Unii Europejskiej być może, patrząc takimi klasycznymi definicjami, w których ja się też słabo czuję, bo tu słowo wyjaśnienia, ja zasadniczo w ogóle nie komentuję spraw międzynarodowych, bo się na nich nie znam i się nimi nie zajmuję, jeszcze gorzej się czuję w dyskusjach teoretycznych na ten temat, no ale trochę w związku z tym, że ten tekst mój, który też w jakimś sensie nas, mam nadzieję, tutaj sprowadził, dotykał tego tematu, to dziś się w takiej dyskusji z wielką przyjemnością zgodziłem wziąć udział, no ale proszę też traktować być może pewne moje stwierdzenia, prawda, z takim dobrodziejstwem ignoranta, który wchodzi na obce sobie pola i być może powie coś ciekawego. Natomiast nie było wątpliwości co do tego, że obecność Polski w Unii Europejskiej zwiększa polską podmiotowość i co więcej, różnego rodzaju dzisiaj nawet konflikty z Unią Europejską, na przykład tę podmiotowość realną w czasie zero, czyli 8 czy 9 stycznia 2018 roku, podmiotowość Polski osłabiają. I to jest jakby, naprawdę myślę, że gdyby przejrzeć teksty ze środowisk takich jak nasze i wykonać te prace z ostatnich 10 lat, to właściwie pojęcie suwerenności pojawia się gdzieś w nim na marginesie, może w tekstach historycznych, może w ogóle w innym kontekście niż ten, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo jakby dość świadomie odbywaliśmy tę dyskusję i podjęliśmy taką decyzję, że to jest dużo bardziej adekwatne do dzisiejszych wyzwań pojęcie, więc oczywiście jest pewnie miarą słabości intelektualnej i sprawczej środowisk takich jak nasze, że istotna część jakby takich kulturowych przekaźników narracji obozu rządzącego jednak nie do końca, prawda, dało się przekonać i zdecydowanie wolą słowo suwerenność
suwerenność i próbują różnego rodzaju spory na tej zero-jedynkowej, w tej zero-jedynkowej alternatywie przedstawić, no co jest oczywiście zawsze bardzo trudne później do odkręcania, no bo mówić, zaczynać jakąkolwiek wypowiedź ekspercką i publiczną od zdania to skomplikowane, to jak wszyscy doskonale wiemy, jest samobójstwo analityka. Więc... No więc tak, no więc to jest to stwierdzenie, od którego chciałem zacząć i wydaje mi się, że ono w bardzo dużym stopniu ustawia tę naszą dyskusję, jakby z mojej strony i pewnie wielokrotnie będę do tego wracał i dużo pewnie bym się czuł lepiej, gdybyśmy zeszli na ten poziom już konkretnych rozwiązań, konkretnych problemów, na których rozmawiamy, o których chcielibyśmy rozmawiać, bo jeśli chodzi o tę przedstawioną przez państwa diagnozę co do tego, że na przykład korporacje międzynarodowe, na przykład instytucje międzynarodowe osiągnęły podmiotowość większą od wielu suwerennych państw, w tym Polski, to się tutaj absolutnie zgadzamy i nawet bez względu na to, czy zajmujemy się tym na poziomie bardziej, prawda, ekspercko-analitycznym i jakiegoś takiego policy konkretu, czy rozmawiamy o tym w szerszym ujęciu filozoficznym, no to gdzieś to piętno tego zjawiska czasem nowym średniowieczem nazywanego, czasem inaczej się pojawia właśnie z tego powodu, że realnie zdajemy sobie dokładnie z tego sprawę, że przed tego rodzaju wyzwaniami stoimy. I teraz tak, jeżeli chodzi, i powiem Państwu, że jeszcze bardziej Państwo rozczaruję, ponieważ ja nie odczytuję tekstu pani ambasador jako tekstu polemicznego z tekstem moim i dlatego pozwolę sobie kilka myśli z niego istotnych przywołać, po to byście Państwo przynajmniej mieli wiedzę, co ja przez ten tekst chciałem powiedzieć. Otóż pierwszym absolutnie wyjściowym założeniem tego tekstu to jest powiedzenie, że ja nie mówię w żadnym miejscu, że potrzebuję, że opowiadam się, broń Boże, za zakazem finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. I co więcej, nie wypowiadam się nawet jednoznacznie za tym, że należy również polskie prawo zmienić w tym kierunku, że ono powinno zakazać finansowania polskiej polityki z pieniędzy zagranicznych. Ja w tym artykule stwierdzam istotny fakt, że polskie prawo jest dzisiaj w tym zakresie niespójne. I żebyście Państwo wiedzieli, co mam na myśli, przejawia się to mniej więcej tym, że na przykład w ustawie o partiach politycznych mamy dzisiaj wyraźnie zapisany zakaz finansowania partii politycznych z pieniędzy z zagranicy. Tak zdecydował ustawodawca przed wielu laty, u nikogo to nie budziło wątpliwości. Oczywiście jest osobna kwestia jakby pieniędzy unijnych, funkcjonowania we frakcjach, pieniędzy dla eurodeputowanych, no ale ona jest w jakimś sensie tutaj marginalna. Chodzi o to w dużym stopniu, czy można bieżącą pracę partyjną krajową finansować z zagranicy. Nie, nie można. Co więcej, nie można w Polsce finansować kampanii wyborczych, co określa kodeks wyborczy. I trzecia taka regulacja, która zakazuje finansowania działalności stricte politycznej z pieniędzy zagranicznych, to jest ustawa o wykonywaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, która również mówi o tym, że z pieniędzy zagranicznych takiej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej finansować nie można. I co więcej, nawet w sposób pośredni nie można wykorzystywać, prawda, efektów funkcjonowania tych pieniędzy zagranicznych. No nie chcę tutaj już sięgać po dosłowny przepis, bo on też bez tego kontekstu legislacyjnego nie będzie miał dużego znaczenia. I zwracam w tym tekście zwłaszcza uwagę na dość istotną rzecz w roku 2018, w którym być może odbędzie się, a być może nie, referendum konstytucyjne, że brakuje takiego przepisu dzisiaj na przykład w ustawie o referendum. To znaczy, gdyby dzisiaj jakiekolwiek państwo świata podjęło decyzję na temat tego, że chce do kampanii referendalnej w Polsce wrzucić 100 milionów dolarów czy jakiejkolwiek innej waluty, to może to zrobić w zgodzie z polskim prawem. I to jest fakt, który stwierdzam i który moim zdaniem dość pilnie wymaga rozpoczęcia tej dyskusji na temat tego, czy chcemy uspójnić to prawo w takim kierunku, w którym powiemy tak, zdecydowanie opowiadamy się przeciwko finansowaniu polityki z pieniędzy zagranicznych, czy uważamy, że na przykład ograniczenie dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej finansowania z pieniędzy zagranicznych jest zbyt daleko idące i powinniśmy tutaj ten przepis zlikwidować. Przepraszam, że przechodzę na taki konkret, ale to dość mocno wyjaśnia no, taką różnicę, którą mam wrażenie, że w Państwa stanowiskach nie została zauważona wobec tego, co w tym tekście jest. Ja raczej się opowiadam za takim stanowiskiem, że należałoby jednak nie dopuścić do tej sytuacji, w której dowolny oligarcha z jakiegokolwiek bandyckiego państwa świata będzie chciał trochę sobie dla sportu namieszać w Polsce postawić na głowie kampanię referendalną, że raczej wolelibyśmy tego nie zrobić i dobrze byłoby mieć przepisy, które pozwolą nam w takiej sytuacji działać.
Natomiast, i to jest jakby też rzecz, która doprowadza do miejsca, w którym dyskutujemy o organizacjach pozarządowych, no bo ja jestem dość mocno przekonany, że jednym z błędów, które w dużym stopniu środowisko organizacji pozarządowych popełnia, to jest odcinanie się od polityki, nazywania swojej pracy niepolityczną, nazywania różnych rzeczy politycznymi jako epitetu, co jest złe, bo jestem głęboko przekonany, że w dużym stopniu w Polsce organizacje pozarządowe od lewa do prawa prowadzą politykę taką zgodną z jej klasyczną republikańską definicją i wręcz powinniśmy być dumni z tego, że tę politykę robimy. No ale to kończy się tym, że każda organizacja stoi przed realnym wyzwaniem, które każe jej odpowiedzieć, gdzie jeszcze można korzystać z zagranicznych pieniędzy, a gdzie nie. Tak? Czy w momencie, kiedy idę na komisję sejmową jako reprezentant organizacji pozarządowej, to mogę się powoływać na tezy, czy powinienem się powoływać na tezy raportu sfinansowanego przez zagraniczną fundację? No ja miałbym w takiej sytuacji konkretnej bardzo poważne wątpliwości własne, prawda, czy to jest okej, czy nie, bo zakładam, że jest raczej u polskiego ustawodawcy takie przekonanie, że ta polska polityka jednak nie powinna być w ten sposób finansowana. I teraz dlaczego mówię o tych zagrożeniach? Ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj w Europie one są bardzo poważne. I takie ryzyko, że komuś przyjdzie do głowy namieszać w przysłowiowej kampanii referendalnej jest dużo większe niż było 5 lat temu, tak? I jest, wyobrażam sobie taką sytuację, że ona mogłaby zaistnieć, bo jakkolwiek nie jesteśmy w sytuacji, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, jesteśmy w sytuacji, w której w dużym stopniu taki proglobalistyczny kurs na świecie jest w jakimś kryzysie i to się wyraża w wielu różnych państwach, to jednocześnie globalizują się również, czy umiędzynarodawiają się te nurty antyglobalistyczne, tak? No i pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, chociażby takie, które są określane szeroko jako rosyjskie, które wpływają na bieg spraw wyborczych w różnych państwach. Tak i tutaj z jednej strony mamy sytuację z kampanii prezydenckiej we Francji, tak, gdzie na kilka godzin przed, czy na dwie godziny przed rozpoczęciem ciszy wyborczej wypływają tony fejkowych kompromatów, które mogłyby w takiej sytuacji realnie na wynik wyborczy wpłynąć. Czy to jest sytuacja, w której donoszą dziś media o tym, że w Stanach Zjednoczonych zdarzały się sytuacje, gdzie organizowano w jednym mieście dwie manifestacje, jedną, nazwijmy to w uproszczeniu, pro-Trumpową, drugą antytrumpową na poziomie najbardziej kontrowersyjnych postulatów, na przykład dotyczących polityki migracyjnej, a potem się okazuje, że obie te inicjatywy były wspierane z jednego miejsca świata. Tak? No i w tej sytuacji uważam, że bardzo pilnie stoimy przed wyzwaniem przeglądu polskiego prawa pod tym kątem. Uważam, że jesteśmy państwem bardzo słabo do tego przygotowanym. Uważam, że na poziomie chociażby kodeksu wyborczego można by to robić absolutnie w białych rękawiczkach i nawet nie można by potem powiedzieć, że mieliśmy jakiś problem z procesem wyborczym, bo okazałoby się, że polskie prawo po prostu pozwalało na rzeczy, które się dzieją. I jeżeli mam powiedzieć o... W tym sensie, jeśli chodzi o recepty, na które nie wiem, ile mówię, bo zapomniałem sobie włączyć stopera, ale rozumiem, że jeszcze mam tak troszeczkę, to myślę, że jeśli chodzi o recepty, to postaram się w kolejnym wejściu na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli też chodzi o to, że jeżeli państwa użycie takich sformułowań, że problem zagranicznych pieniędzy w polskiej polityce jest i jest problemem realnym, sprawia, że macie wrażenie, że my mówimy, że należy tych pieniędzy zakazać w polskiej polityce, no to też, jeżeli pan poprosił o jakieś określenie się na takiej mapie idowej, no to ja to zrobię historyzmem. Jeżeli miałbym nasze środowisko gdzieś pozycjonować w takiej debacie drugiej RP i taka tradycja, do której jest nam najbliżej, to jest zwykle tradycja buntu młodych, polityki przedwojennych PiS Jerzego Giedroycia. I nie bez znaczenia te prawicowe środowiska młodokonserwatywne najwięcej czasu i najwięcej energii poświęcały na dyskusję z Ruchem Narodowym i innymi odłamami prawicy. Polemiki Buchańskiego z Jędrzejem Giertychem na temat ukraiński to pewnie były dziesiątki, jak nie setki stron buntu młodych, więc jest absolutnie naturalne, że dla takich środowisk rozmawianie o kwestiach na prawicy palących i dla prawicy istotnych jest absolutnie podstawowym zadaniem, w pewnym sensie pilniejszym niż ta rozmowa pod czy ponad podziałami, prawda,
w różnych obozach światopoglądowych, tak? No bo to jest nasze podstawowe miejsce dyskusji i w tym sensie jakby no to, że rozmawiamy na ten temat, to jest po prostu kwestia tego, że ten temat jest obecny w świadomości bardzo dużej części prawicy, a co więcej, i tutaj nie bez powodu przywołałem tę anegdotę czy historię, fakt, trudno dzisiaj też tak twardo być przekonanym, że coś jest faktem, ale dotyczący tych dwóch manifestacji w Stanach Zjednoczonych, bo nie mam wątpliwości co do tego, że te antyglobalistyczne międzynarodowe działania bardzo często korzystają i bazują na emocjach istniejących, które przez lata, przez mainstream były traktowane jako temat tabu i sprowadzane do kąta argumentem ad Putinum. I ja tutaj zawsze protestuję, kiedy ktoś mówi, jak można w ogóle podejmować dyskusję na temat tego, czy w polskich organizacjach nie ma za dużo pieniędzy zagranicznych, bo to jest putinizm. No nie, to nie jest tak, bo putinizmem jest dopuszczanie do tego, że robimy się putinizmem. No efekt będzie, mówiąc brutalnie, putinistyczny, jeżeli będziemy pozwalali na marginalizowanie takiej dyskusji i zostawianie jej radykałom, bo nie wiadomo, kiedy się obejrzymy i zauważymy, że ten temat jest bardzo mocno pompowany. I kończę anegdotą. Jednym z moich najpoważniejszych problemów w relacjach na przykład z telewizją publiczną za czasów Dobrej Zmiany był moment, kiedy redakcja Wiadomości do mnie zadzwoniła z prośbą o komentarz dotyczący tego, że tam w ramach tych wycieków z Open Society pojawiły się te informacje, że fundacja miała listy, tak, eurodeputowanych, którzy są na tej liście, prawda, z którymi należy rozmawiać. Tak? No, jakby, chyba raz w życiu mi się to zdarzyło, że dziennikarz dzwoni na posetka, ja rozmawiam z nim 45 minut i próbuję go przekonać do tego, że po pierwsze rozmawiamy o rzeczy absolutnie normalnej, bo każda organizacja obywatelska, która współpracuje z politykami, ma takie listy, do których polityków w konkretnych sprawach jest im bliżej, a do których dalej. A po drugie, że po prostu no, uprawiają dość bezmyślne rezonowanie niebezpiecznej propagandy stworzonej na potrzeby amerykańskiej kampanii wyborczej, tak? No tylko, że właśnie dokładnie to się wydarzyło. To znaczy, że przez lata nie można było mówić, że jest problem z... Nie można było mówić. No, ta dyskusja była bardzo mocno marginalizowana, że pewnych wpływów w różnych obszarach, również zagranicznych, jest za dużo, więc dzisiaj taki globalizm arybur tak naprawdę bardzo sprytnie je wykorzystuje do swoich celów. No, wrócimy do tego jeszcze. Dzięki. To jest kilka poziomów, które nieustannie się poruszamy właśnie. Od sprawy suwerenności, podmiotowości, po sprawy bardzo konkretnych rozstrzygnięć dotyczących naszego życia politycznego i wyborów czy referendum. To, co mnie najbardziej fascynuje zarówno przy koncepcji suwerenności czy koncepcji podmiotowości, to jest kontekst, w którym to się dzieje. Mówiliśmy o Unii Europejskiej, ale istnieją również coraz bardziej autonomizujące się rynki finansowe i również korporacje międzynarodowe. Czy w Pani przekonaniu to jest zagrożenie dla polskiej podmiotowości czy polskiej suwerenności? Czy jest to tylko dla Polski, czy to również szerzej? I ewentualnie jak ta debata przebiega, jeśli chodzi o ograniczenie ewentualnie negatywnych skutków? Zastanawiałam się właściwie, jak moje zainteresowania umowami inwestycyjnymi będą przystawały do tematu dzisiejszej debaty. Ale rzeczywiście kluczem chyba będzie tutaj termin suwerenność. Przy czym ja się bardzo mocno zastrzegałam od samego początku, że ja nie chcę mówić o umowach w kontekście suwerenności bądź jej braku i tylko i wyłącznie Polski. Bo ta linia podziału leży zupełnie gdzie indziej, że w przypadku tych firm ponadnarodowych, które są stronami, które mocno ingerują w umowy inwestycyjne, no właśnie te firmy są jednakowo szkodliwe zarówno dla Polski, jak dla całej Unii Europejskiej, dla obywateli Unii Europejskiej, jak i dla krajów leżących po drugiej stronie Atlantyku. I tutaj jakby, jeśli mówimy o walce o prawa pracownicze, to te prawa pracownicze należałoby zachować zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. I chyba to jakby chciałabym takim punktem wyjścia uczynić. Natomiast same umowy inwestycyjne. Nie ma niczego złego w umowach gospodarczych, bo byłoby w ogóle właśnie jakimś absurdem kompletnym twierdzić, że tak jak pani ambasador wspominała wcześniej, nie będziemy żyli na bezludnej wyspie, mam nadzieję, na szczęście. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, na szczęście. Nie odetniemy się od współpracy gospodarczej.
chyba też na szczęście. Natomiast też takim istotnym tutaj określeniem będzie pewna kontrola tych umów, które powstają. No i teraz pojawia się podstawowy problem. Czy te umowy w jakiś sposób jednak nie ingerują w demokratyczny byt państwa? Dowolnie jakiego, a może w demokratyczny byt krajów Unii Europejskiej. Dlaczego? Umowy nowej generacji stały się w ogóle w Polsce, nie wiem czy popularne, ale hasło pojawiło się przy okazji umowy TTIP, ciągle jeszcze negocjowanej. Potem był ten wyciek Greenpeace'u holenderskiego, który ujawnił fragmenty tej umowy inwestycyjnej. No a niedawno mieliśmy podpisanie umowy CETA pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, przy czym pamiętamy zapewne, że to nie jest umowa w całości wdrożona, jest to tylko wdrożenie tymczasowe, bez najbardziej takiego kontrowersyjnego elementu, o którym za moment. I same umowy inwestycyjne, taka pierwsza tego typu umowa inwestycyjna, ja pozwolę sobie na taki mały rys historyczny, pojawiła się w roku 59. Została zawarta pomiędzy Niemcami a Pakistanem. W 80. bodajże drugim roku Amerykanie zawierali umowę z Egiptem i potem przez 40 lat mieliśmy tych umów około 368 albo 386. Po czym w latach 90. XX wieku nagle pojawił się jakiś niesamowity skok, jeśli chodzi o liczbę zawartych umów i było ich już około 1600. Co istotne, w ciągu tych 10 lat, choć tak duży był skok podpisanych umów inwestycyjnych, to spraw, które firmy ponadnarodowe wytoczyły państwom, było niewiele, kilkanaście. Natomiast nagle na początku XXI wieku mechanizm ISDS, czyli inwestor przeciwko państwu, stał się jakimś fantastycznym narzędziem zarobkowania dla co po niektórych firm. W ciągu pierwszych 13 lat nastąpił, można powiedzieć, taki skokowy wzrost spraw zaskarżonych do arbitrażu właśnie przez firmy ponadnarodowe. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że można zaskarżyć państwo Egipt tylko dlatego, że państwo Egipt podniosło płacę minimalną? Jak można zaskarżyć Polskę przez firmę ponadnarodową tylko dlatego, że Polska dostosowała się do zobowiązań unijnych i produkcję syropu izoglukozowego, jakkolwiek to brzmi, określiła na takim, a nie innym poziomie właśnie w ramach akcesu do Unii Europejskiej. I firma Cargill zarobiła na Polsce dość dobre pieniądze, przy czym uzasadnienie sędziego arbitra jest dla mnie dość kluczowe. To znaczy firma twierdziła, że po prostu ona może wyprodukować więcej niż może teraz produkować. Takich przykładów ja oczywiście mogę podawać znacznie, znacznie więcej. Polska jest na 8. miejscu, jeśli chodzi o kraje zaskarżane do arbitrażu przez firmy ponadnarodowe, a na początku tej listy plasuje się nie kto inny jak Kanada. I żeby było ciekawiej, ta Kanada, która jest w takiej historycznej już umowie dzisiaj przywoływanej a propos Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, czyli NAFCIE, Kanada była zaskarżana wielokrotnie do Trybunałów Arbitrażowych przez firmy ponadnarodowe, wypłaciła olbrzymie pieniądze, to są miliardy dolarów, a 65% spraw, które wytoczono Kanadzie, były związane z ochroną środowiska tego państwa. Kiedy rozmawialiśmy wstępnie o tym, czy te umowy zagrażają demokracji, to ja nie chciałabym wpadać w jakieś takie tony patetyczno-histeryczne, broń Boże, no ale trochę zagrażają demokracji, dlatego że takim najbardziej niebezpiecznym elementem umów inwestycyjnych jest mechanizm ISDS, czyli właśnie ten inwestor przeciwko państwu. I teraz
takim wytrychem trochę jest mówienie ludziom, którzy nie muszą się na umowach handlowych znać, nie muszą się nimi interesować, że dlaczego próbujecie się dowiadywać, my politycy, my tutaj przedstawiciele czy Komisji Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, przygotowujemy dla was doskonałą umowę. Tymczasem 80% osób, ekspertów, którzy pojawiali się na przykład w Komisji Europejskiej podczas prac nad umowami, to byli lobbyści. Ja nie mam nic przeciwko lobbyingowi, bo on funkcjonuje, no i to jest oczywiste. Natomiast dlaczego nie zadbano o to, by organizacje pozarządowe miały równy dostęp do tych materiałów? Dlaczego przedstawiciele państw nie dowiadywali się na tym samym etapie, co też w tych umowach się dzieje? Niektórzy mówili nawet, że lobbyści przychodzili z gotowymi zapisami prawnymi i potem one funkcjonowały, ale to oczywiście może być wyłącznie anegdota, plotka, nie chciałabym się do tego specjalnie przywiązywać. Druga sprawa to jest ta tajność, która no pewnie ekscytuje ludzi, ale z drugiej strony, no wiecie państwo, no nawet organizacja, Światowa Organizacja Handlu streaminguje swoje posiedzenia, więc nie bardzo rozumiem, skąd nagle aż taka tajność w tym przypadku. Kolejna kwestia. Rozumiem, gdyby ta tajność dotyczyła wyłącznie umów, których głównym charakterem jest faktycznie kwestia gospodarcza. Natomiast, jak twierdzą eksperci, 20% zapisów w umowach inwestycyjnych wpłynie na wzrost ewentualny PKB. A co to jest te 80%? 20%, powiedziałam, 20% to są zmiany taryfowe, czyli obniżenie ceł, które skądinąd wcale w tej chwili już na jakimś bardzo wysokim poziomie nie były. 80% to są tak zwane bariery pozataryfowe. Co to jest bariera pozataryfowa? To bardzo ładnie brzmi. Ale bariera pozataryfowa to jest bezpieczeństwo konsumenta, to jest ochrona środowiska, to jest dobrostan zwierząt, to są środki różnego rodzaju fitosanitarne. Jeżeli w Unii Europejskiej mamy 103 środki zakazane w przemyśle kosmetycznym, a w Stanach Zjednoczonych z tej listy tylko 2, no to trochę zaczynamy się obawiać jednak. I teraz, jeżeli my się domagamy tej jawności jako obywatele, to właśnie dlatego, że te umowy nie dotyczą kwestii ściśle gospodarczych, tylko i wyłącznie, nie są zawierane tylko i wyłącznie i nie będą miały reperkusji tylko i wyłącznie w relacjach biznes-biznes. One mają prędzej czy później konsekwencje także w przypadku po prostu społeczeństw po obu stronach Atlantyku. Konsekwencji dotyczących ochrony miejsc pracy, jakości żywności, z którą się będziemy mogli spotykać, ochroną środowiska. To są te kwestie, o których już tutaj wspomniałam. I teraz ten kluczowy mechanizm, bo teraz chyba ja przekraczam już czas, dobrze. Kluczowy mechanizm, który stał się właściwie takim przyczynkiem do tego, żeby o tych umowach wreszcie mówić głośno. ISDS, ten mechanizm inwestor przeciwko państwu, dopuszcza sytuację, w której jeżeli firma ponadnarodowa, czyli na przykład Cargill, który nas skarżył, czuje się oszukana w jakiś sposób, no to wydawałoby się, że powinna wnieść sprawę do sądu. Polska ma sądy niezawisłe. Ale umowy posiadają właśnie ten wspaniały mechanizm ISDS, który pozwala na wniesienie sprawy do sądu arbitrażowego. Co to jest sąd arbitrażowy? To jest prywatny sąd. To nie jest niezawisły sąd, to nie są niezawiśli sędziowie, tylko są to sędziowie, którzy zarabiają horrendalne pieniądze właśnie na tych sprawach. To są sędziowie, którzy raz mogą być w jednej sprawie sędziami, a w innej mogą być adwokatami, mogą być stroną. To są decyzje, które oni podejmują, są decyzjami, od których nie można się odwołać.
w CET-cie, w tej umowie, którą przyjęliśmy, teoretycznie nowy mechanizm zastępujący ISDS, czyli ICS, ma pozwolić na możliwość odwołania. Ale jak widać, cała ta sprawa, bardzo taka no, drażliwa, która wyszła na jaw w latach 2014-15, ludzie wreszcie usłyszeli, że coś takiego istnieje, spowodowała, że po pierwsze trochę się wyhamowały dyskusje, negocjacje nad umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a z kolei umowa pomiędzy Unią Europejską a Kanadą została wdrożona tymczasowo, czyli właśnie bez tej części dotyczącej arbitrażu inwestycyjnego. Co się z nią dalej stanie? No, zobaczymy. Natomiast jedno jest pewne. Wiadomo z tych właśnie przecieków między innymi, że w przypadku TTIP Amerykanie absolutnie nie chcieli zgodzić się na odstąpienie od ISDS. Zobaczymy, jak to będzie dalej. To ja dziękuję. Dzięki ogromne. To są sprawy zupełnie innym charakterze niż te, o których przedtem dyskutowaliśmy, ale one mają charakter absolutnie zasadniczy. O czym pani jeszcze nie mówiła, to ja doskonale rozumiem, bo to, co pani mówi, jest fascynujące i dość dobrze znane ludziom, którzy się interesują tymi. No, znany był przykład jednego z państw Ameryki Łacińskiej, który wprowadził przepisy antynikotynowe i jeden z wielkich... Urugwaj, jeden z wielkich koncernów, skutecznie zaskarżył i zmusił do wycofania przepisów antynikotynowych. To pokazuje oczywiście... Ja jeszcze dodam, jeśli mogę. I ta sytuacja też spowodowała coś, co jest jeszcze takim, jeszcze jednym elementem w tych umowach, tak zwane regulatory child, czyli jakby mechanizm trochę zastraszania państw, bo po tej decyzji w sprawie Urugwaju Nowa Zelandia wycofała się już z podobnego pomysłu. Ale jest też jaskółka, bo Australia ostatnio wygrała w tej sprawie. Czy jest jakieś państwo, które się wycofało z tego typu umów ISDS? Przyznaję, że nie słyszałam, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast jest państwo, to znaczy inaczej, jest Salwador, który to Salwador skutecznie broni się coś, przepraszam. Proszę. Salwador, który w ubiegłym roku stał się pierwszym państwem na świecie, który wprowadził zakaz zdobywania kopalin metali. Czyli nie zgodził się, wywalczył sobie po 12 latach to, że kopalnie złota na przykład, bardzo mocno ingerujące w środowisko, nie będą mogły być tam tworzone. W przypadku tego mechanizmu, bo ten mechanizm ISDS, bo to może też jest ważne, ten mechanizm ISDS to nie jest tylko mechanizm, który funkcjonuje w tych olbrzymich umowach. To jest także mechanizm, który funkcjonuje w umowach dwustronnych, czyli my dzisiaj mając pakt, umowę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, też funkcjonujemy w ramach ISDS-u. W tej chwili jest taka tendencja, to Unia Europejska sama podpowiada, sugeruje, żeby z tych tak zwanych BITS-ów się wycofywać. I wiadomo już, że na przykład będziemy rozwiązywać taką umowę z Danią. Zupełnie za porozumieniem stron nie ma żadnego problemu. Ale czy na przykład wycofamy się z umowy ze Stanami Zjednoczonymi, tego nie wiem, bo tu chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, ponieważ na takim spotkaniu z prasowym, jeden z ministrów obecnego rządu, na moje pytanie, czy wypowiemy BITS-y Stanom Zjednoczonym, bo moglibyśmy to zrobić, powiedział publicznie, że... No, wie pani, jest to sprawa wrażliwa politycznie. Drugim wątkiem, jeszcze dotychczas nieporuszonym, to są te międzynarodowe rynki finansowe, które funkcjonują jako taka mgławica, bo te pieniądze krążą w cyberprzestrzeni, to są biliony i tryliony dolarów, które mają ogromny wpływ na warunki gospodarcze nie tylko w każdym kraju, ale w Unii Europejskiej. Znaczy kryzys 2008-2009 pokazał stopień uzależnienia poszczególnie nie tylko Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, czyli tych krajów najbardziej narażonych, na przepływy finansowe od krajów mniej atrakcyjnych finansowo do bardziej, ale również pokazał uzależnienie od absolutnie niekontrolowalnych czynników, które sprawiają, że ci, którzy mają podejmować wiążące decyzje, czy to na poziomie narodowym, czy na poziomie międzynarodowym, tak de facto uprawiają fikcję. I była powołana grupa robocza przy Komisji Europejskiej w roku 2009, która rozpatrywała możliwość, co biorąc pod uwagę to, jak sobie wyobrażamy w ogóle funkcjonowanie Unii Europejskiej, było rewolucyjnym pomysłem, czy istnieje możliwość na uniezależnienie Unii Europejskiej od międzynarodowego rynku walutowego.
Znaczy stworzenie barier do tego rodzaju przepływów. I grono ekspertów wypracowało koncepcję, że tak, że to jest możliwe. Ale konsekwencje dla całości funkcjonowania gospodarki światowej byłby szok finansowy. To by przerwało tyle powiązań międzygałęziowych, być może Marek Dąbrowski zechce tutaj parę słów potem powiedzieć o tym, bo to jest sprawa absolutnie zasadnicza. Znaczy stopień, wszystkie kraje mają długi, tak zwany sovereign debt, mają długi państwowe. I możliwość ich spłacania bezpośrednio wpływa na warunki funkcjonowania gospodarki w każdym kraju i w całej Unii Europejskiej, na całych kontynentach. W związku z tym ta sprawa jest do końca nierozpoznana, coraz bardziej automatyzowana przez funkcjonowanie komputerów, które dokonują samodzielnie, automatycznych, ogromnych ilości kontraktów na minutę, których sytuacja, w której my mówimy o czymś takim jak podmiotowość, jak suwerenność, staje się kompletną fikcją. Nie tylko dla kraju takiego jak Polska, ale dla całych kontynentów, które są uzależnione od tych rynków międzynarodowych. Dobrze, zanim ja poproszę o drugą część wypowiedzi, jednak pozwolimy wszystkim, którzy zechcieli w ten mroźny wieczór, popołudnie i wieczór przyjść, o wypowiedzi. Bardzo bym prosił, jeśli wypowiedzi merytoryczne to krótkie, jeśli pytania to być może skierowane do konkretnego uczestnika naszej debaty. Zapraszam serdecznie. Jakiś mikrofon pani potrzebuje, tak? Proszę. Pozwolę sobie zebrać kilka pytań i potem oddać. Proszę bardzo. Tak? Tak. Dziękuję bardzo. Jerzy Nowak, był ambasador przy NATO, obecnie uczelnia Wistula. Ja muszę powiedzieć, że bardzo wysoko oceniam materiał o eliminacji obcych wpływów czy budowaniu własnych, to dbanie o suwerenności Polski. Jedynie jakbym się musiał czepić, troszeczkę mi zabrakło tego elementu związku między obecnym pojmowaniem suwerenności, a tego, co myśmy zaakceptowali w procesie OBWE. Bo suwerenność nie jest nowym rzeczą. Tutaj już wprowadzający powiedział, że no to już jest westfalska, prawda, historia. No ale faktem jest, że w procesie KBWE, a później OBWE rozwinięto zasadę suwerenności, myśmy to też przyjęli, w takim sensie, że ona jest częściowo, początkowo ograniczona stosowaniem lub niestosowaniem praw człowieka. To zostało silnie rozwinięte po 89 roku, po upadku systemu komunistycznego, w takim duchu, że powstały mechanizmy umacniania praw człowieka, które naruszały zasadę suwerenności. Tak zwany mechanizm moskiewski, kopenhaski, różne inne jeszcze, bo to ich było w ogóle dosyć sporo i w pewnym momencie to zostało przyhamowane, między innymi przez Rosję, ale nie tylko. Rosja wprowadziła zasadę, jak wiadomo, demokracji suwerennej. Taka ciekawostka, już tylko jakby anegdotyczna, że byłem przy negocjacjach zasady suwerenności jeszcze za poprzedniego systemu. Oczywiście różnica była między, negocjowało się między Zachodem i Związkiem Radzieckim i jego satelitami. Ciekawa rzecz, no nie będę wchodził w historię, ale ciekawa rzecz jest taka, że razem po stronie komunistycznej, nazwijmy, opowiedziała się Hiszpania, wtedy rządzona przez Franco. Także tu resztę już nie będę tam dopowiadał. To jest jedna uwaga, którą chciałem powiedzieć. Teraz tak, ja uważam, że odnoszę wrażenie, to jest drugi mój punkt, mam cztery punkty, mam nadzieję, że się zmieszczę w jakimś krótkim czasie. To skrótowo bardzo. Tak, więc mam wrażenie, że my w sprawach suwerenności w okresie rządów obecnej ekipy no wyraźnie stosujemy taką narrację defensywną. My się bronimy, tak jak kiedyś bronił się Związek Radziecki i państwa komunistyczne.
To jest niemal to samo, mechanizm ten sam, tylko treść troszeczkę inna. Natomiast jakby zapominamy o jednej rzeczy, ona tu też nie wyszła w tej dyskusji, że myśmy zwiększyli swoją suwerenność w Unii Europejskiej przez to, że my możemy również oddziaływać na inne państwa, na wszystkich naszych sojuszników. To jest dosyć istotna rzecz. Co więcej, my poszerzyliśmy także, mogąc oddziaływać razem z całą Unią na inne podmioty stosunków międzynarodowych. To uważam, trzeba by było mocniej jakoś eksponować. Tu do tego dochodzi jeszcze jeden element, że obecna ekipa odrzuciła myślenie w kierunku multilateralizmu, a poszła w kierunku silnego bilateralizmu. W ogóle muszę powiedzieć, tu pewien wpływ jeszcze dotychczas niezbyt zbadany jest osobisty w ogóle byłego ministra już dzisiaj Waszczykowskiego, który od samego początku nienawidził wręcz, jeśli mogę tak powiedzieć, KBWE, Unii Europejskiej i właściwie całego systemu dyplomacji multilateralnej. I punkt czwarty. Proszę? I punkt czwarty. I punkt trzeci. Punkt trzeci jest bardzo krótki. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to ja uważam, że pominięte zostało. Ja się zgadzam tu z tym, co powiedziała pani Pełczyńska-Nałęcz, z tą listą. Natomiast uważam, że zagrożenie długofalowe, trochę takie niepostrzeżone może być, to jest możliwość wejścia Polski do stref, stania się Polski, jak to mówił Geremek Państw, peryferyzacja, to jest peryferyzacja i wejście Polski do strefy wpływów rosyjskich. Jak tu my coraz bardziej schodzimy do szczeliny, to w końcu wejdziemy do tego. I to jest zagrożenie. I czwarty punkt już bardzo krótki. No, ja tak nawiązując do tego, co mówił pan Trudnowski, ja cały czas pojmuję, że podmiotowość w narracji prawicowej jest używana niemal tak samo jak suwerenność. Także to dla mnie jest w gruncie rzeczy to samo. Dziękuję bardzo. Pan będzie miał okazję to sprostować. Proszę bardzo. Marek Tombrowski wywołany już za chwilkę. Może nie tylko dlatego, że zostałem wywołany. Przede wszystkim miałbym apel o to, żeby dyskusja miała charakter merytoryczny i to niestety to cierpku uwagę pod adresem tej części dyskusji, która dotyczyła umów o ochronie inwestycji. Ja uważam, że tak jak pani przedstawiła te umowy, to jest po prostu karykatura. Założenia takich umów od dawien dawna mają na celu po pierwsze ochronę inwestycji międzynarodowych przed wywłaszczeniem, ekspropriacją, co nie jest zagrożeniem teoretycznym. Można oczywiście mówić, że my w Polsce, ja bym powiedział, dotąd mieliśmy niezawisłe sądy, jak będzie dalej, to zobaczymy, ale wiele krajów tych niezawisłych sądów nie ma i można nawet nie tak daleko spojrzeć za wschodnią granicę, ale nie tylko. Większość krajów świata ma z tym problemy. Tak samo drugi cel takich umów to jest ochrona inwestycji międzynarodowych przed dyskryminacyjnym traktowaniem. I w większości, z tego co ja wiem, sprawy arbitrażu dotyczą takich sytuacji, że jakaś regulacja właśnie, czy na przykład środowiskowa, czy zdrowotna, czy jakakolwiek, jest stosowana wybiórczo wobec podmiotu zagranicznego, a nie wobec wszystkich podmiotów. Ja nie dysponuję wiedzą na tyle faktograficzną, żeby komentować przytoczony tutaj przykład Urugwaju czy inny przykład. Natomiast mi się wydaje, że dyskutując, gdyby to była rzeczywiście taka karykatura, która nie wiadomo komu służy, tylko czyimś niesprecyzowanym interesom, to jednak nie byłoby tych iluś tysięcy umów. One czemuś służą. Teraz kolejna sprawa z tym związana, że w miarę właśnie w związku z podjęciem, znaczy z włączeniem tego elementu ochrony inwestycji do umów o wolnym handlu i współpracy gospodarczej zawieranym przez Unię Europejską jest możliwość wycofywania się z umów dwustronnych. Tak między innymi jest przewidziany mechanizm w porozumieniu w CETA
i takie było założenie także negocjacji TTIP, że jeśli zostanie zawarte i ratyfikowane porozumienie, wtedy nastąpi wygaszenie wszystkich umów dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast arbitraż jest jedna generalna zasada. Na skład arbitrażu powołują obie strony. Ja bym tutaj nie odwołał się do argumentu, że sędziowie są dobrze wynagradzani. Powinni być dobrze wynagradzani, no tak jak każda tego typu odpowiedzialna funkcja. Wydaje mi się, że to nie jest fair argument w takiej dyskusji. Teraz jeszcze trzy inne drobne sprawy. Po pierwsze, takich moich obserwacji, akurat nie jestem politologiem czy specjalistą stosunków międzynarodowych, ale wydaje mi się, że najczęściej do argumentu suwerenności odwołują się państwa niedemokratyczne. Zresztą tu pan ambasador Nowak dał kilka takich przykładów i wydaje mi się, że to jest dość symptomatyczne, że ten temat pojawił się w Polsce od 2 lat, a nie pojawiał się wcześniej. Teraz jeśli chodzi o kwestię Unia Europejska, suwerenność. Mi się wydaje, że ja bardzo mocno sympatyzuję z tym jakby interpretacją Unii Europejskiej przedstawioną przez panią ambasador. Mi się wydaje jednak, że to ma jednak swoje pewne konsekwencje praktyczne. Na przykład w takim kontekście musimy mówić nie tylko o suwerenności narodowej, ale także suwerenności na szczeblu Unii. I w związku z tym dla mnie logicznym rozwiązaniem byłoby to, żeby na przykład finansowanie nie tylko organizacji pozarządowych, bo ja uważam, że tutaj w ogóle nie powinno być ograniczenia, ale także i procesów politycznych powinno być dopuszczalne ze wszystkich źródeł finansowych w obrębie Unii Europejskiej. Mamy już w końcu ogólnoeuropejskie rodziny polityczne, mamy proces wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego to ma być ograniczane tylko do źródeł krajowych? Idąc dalej w tym kierunku, powinniśmy doprowadzić do regulacji, że wybory w gminie X mogą być finansowane tylko przez źródeł z tej gminy, bo inaczej ktoś inny ingeruje w te sprawy. Także mi się wydaje, że to także wymaga pewnego przewartościowania i przemyślenia. I ostatnia sprawa do tego, co do tej uwagi, której ty mi wywołałeś, Gienek. No oczywiście można myśleć o świecie, w którym waluty staną się znów niewymienialne, w którym będzie, tak powiem, ograniczony przepływ kapitału. To już wszystko mieliśmy w historii, nie tak dawnej. Co przez to się osiągnie poza walką z mitycznym kapitałem? Myślę, że natomiast będą określone koszty w zakresie tego, co ekonomiści nazywają alokacją kapitału. Nieprzypadkowo w okresie ostatnich 30 czy 40 lat przy spadającym poziomie oszczędności i w krajach rozwiniętych, i w gospodarce całej światowej można zwiększa się efektywność inwestycji, między innymi właśnie dzięki temu swobodnemu przepływowi kapitału. To jakieś korzyści gospodarcze przynosi. Także oczywiście można myśleć o jakichś innych argumentach, ale trzeba sobie zdawać wtedy sprawę z cen i z konsekwencji. No i dlatego też ta grupa robocza doszedłszy do wniosku, że tak będą wysokie... Akurat prasy i grupy roboczej nie znam. Nie, bo to bardzo niewiele osób akurat tak się składa, oni to ukryli, bo to by wywołało trwogę na rynkach kapitałowych. To jest bardzo interesujące, są sprawy naprawdę zasadnicze, tylko przeniesienie problemu suwerenności na poziom europejski jest po prostu kompletnie niemożliwe, ponieważ Unia Europejska nie funkcjonuje jako organ suwerenny. Również i w prawie międzynarodowym, tylko w kontraktach handlowych. Ma, ale nie funkcjonuje, bardzo rzadko, tylko w sprawach handlowych w zasadzie funkcjonuje. W zasadzie. Konkurencja, rynek wewnętrzny. To na wewnątrz. Ja mówię w stosunkach, bo jak mówimy o suwerenności, to mówimy wobec czynników zewnętrznych. Dobrze. Zanim będziemy dyskutowali między sobą, bardzo proszę pan i potem. Dziękuję bardzo. Aleksander Siemaszko, do niedawna Parlament Europejski, obecnie Ministerstwo Rozwoju, a tutaj oczywiście prywatnie. Witamy rząd. Bynajmniej jakby prywatnie. Biurokracja pracuje dla państwa. Natomiast taka uwaga, którą Piotr wspomniał, podmiotowość, uważam, to jest bardzo dobre wprowadzenie tego terminu dyskusji. I uwaga na bok, obok wątpliwości,
pojęciem bliskim jest sprawczość, moim zdaniem. I tutaj należy zaznaczyć, że mam takie przekonanie, wrażenie, że sprawczość Polski, polskich instytucji się w dużej mierze, przynajmniej w ostatnich 30 latach, rozwijała pod wpływem czynników bodźców zewnętrznych wraz z integracją Polski w gospodarkę światową, w struktury polityczne, w struktury gospodarcze. Tak, czy to mówimy o NATO, czy Unii Europejskiej, czy mówimy o OECD i tak dalej. Znaczy, integracja rąk tych struktur wymuszała dostosowanie polskiej administracji i czy to lepszą koordynację, czy wejście w nowe obszary, tak? Czy mówimy tutaj o tworzeniu zrębów tak naprawdę polskiej pomocy rozwojowej przy okazji prezydencji tak naprawdę w dużej mierze? Czy mówimy o większe zainteresowanie Polski pewnymi projektami azjatyckimi, nie wiem, bank, infrastruktury i tak dalej, przy okazji tak naprawdę wejścia Polski w strukturę Unii Europejskiej, które omawiają, decydują o integracji Unii i w stosunkach z Azją. Więc tutaj jest ważne, żeby pamiętać o tym, że jeżeli mowa o sprawczości, to jest to pochodna wewnętrznej sprawności administracji, a ona się rozwija w dużej mierze na podstawie zewnętrznych bodźców, które nie wpływają z Warszawy, tylko na podstawie szoków jakichś instytucjonalnych. Dziękuję bardzo. Przypominam, to jak pan powiedział o sprawczości, przypomniało mi debatę, która mnie niezmiernie interesowała szereg lat temu w środowiskach właśnie konserwatywno-prawicowych o tak zwanej polityczności. To znaczy o tym, że właśnie technokratyczny sposób zarządzania państwem czy Unią Europejską sprawia, że tradycyjne mechanizmy oddziaływania na rzeczywistość, odwołam się również do środowisk II Rzeczypospolitej i Giedroycia, o których pan wspomniał, że one tracą na znaczeniu i że dochodzimy w pewnym momencie, poprzez logiczną ekstrapolację, dochodzimy do Jarosława Kaczyńskiego i jego imposybilizmu prawnego. To znaczy, w którym momencie sprawczość ujmujemy tak, jak pan to przedstawił, to znaczy możliwość sprecyzowania celu, dobrania narzędzi, dobrania ludzi, dobrania środków i próby osiągnięcia tychże celów. To jest sprawczość, to jest menadżerska w zasadzie, to jest pozapolityczna, powinna być cecha funkcjonowania niemal każdego organizmu publicznego. Natomiast kiedy mówimy o podmiotowości, to podmiotowość pojada, tutaj wyłuskujemy już pewne jądro polityczne, które się nazywa Rzeczpospolita Polska, czy Unia Europejska, jeśli chcemy. I tutaj już jest tylko jeden krok do suwerenności. To jest to pan, tu pan, w tym sensie pan ma rację. Także tutaj jest jednak powiązanie, kiedy pan chciał powiedzieć, że pan nie bardzo chce dyskutować o suwerenności, ponieważ wasze środowiska od lat mówią o podmiotowości, to ja widzę różnicę, ale ona nie jest aż tak zasadnicza i może ulec karykaturyzacji poprzez imposybilizm prawny i poprzez to, co mamy dzisiaj, jeśli chodzi o sądy, praworządność i tak dalej. Pan Andrzej Byrd, bardzo proszę. Andrzej Byrd, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Wistula, ale wcześniej ambasador w Niemczech, Francji, główny negocjator wszystkich wielostronnych traktatów gospodarczych Polski między 92 a 95, czyli wejście do Światowej Organizacji Handlu, OECD, traktaty z EFTA i parę jeszcze innych. Otóż już wiemy, komu to zawdzięczamy. Tak. To była era dobrych negocjacji w duchu gospodarki liberalnej, która wtedy święciła triumfy i stworzyła warunki, dla których Polska, jak i przy okazji państwa naszego regionu, świeżo wyzwolone spod komunizmu, mogły się były pozytywnie rozwinąć. Dzisiaj to jest dyskredytowane i zafałszowane. Wówczas, na fali zresztą panującej ideologii nie tylko u nas, na całym demokratycznym Zachodzie, udało się to zdyskontować w postaci decyzji zarówno instytucjonalnych, jak i też funkcjonalnych, które Polsce zapewniły poza Chinami najdłuższy okres ciągłego non-stop wzrostu, który trwa jeszcze, miejmy nadzieję, będzie trwał jakiś czas. Otóż na samym początku tych zdarzeń byliśmy skonfrontowani z tymi zdarzeniami, o których państwo mówiliście. Kwestia suwerenności Polski dzisiaj w dzisiejszej debacie jest rozważana z punktu widzenia zdarzeń, które pojawiły się w świecie współczesnym, przekraczając granice państw, takich jak swobodny przepływ kapitału, przede wszystkim możliwość inwazji elektronicznej poprzez sieć i wpływania na poglądy obywateli innych państw, finansowanie kampanii wyborczej, a więc działania stricte polityczne, ale też działania gospodarcze, które odbijają się również na politykum danego kraju. I
to odpowiedź na to w dzisiejszej dyskusji jest fascynująca, muszę powiedzieć. Ja bym podziękować całej trójce państwa, bo ja osobiście, choć się tym interesuję, a dowiedziałem się wiele interesujących rzeczy. Otóż my będziemy musieli stawiać czoło im, czy będziemy chcieli, czy nie, dopasowując się do trendów, których nie my jesteśmy generatorami. Otóż jedynym sposobem takiej obrony, również naszych interesów, suwerennego państwa, jest dołączenie się nie, jak niektórzy dzisiaj mówią, czy oblizywanie czterech liter instytucji czy państw, które na nas wywierają wpływ, tylko dołączenie się właśnie suwerenne z własnej decyzji do tych wszystkich, którzy tworzą zasady funkcjonowania samodzielnego Unii Europejskiej w tych dziedzinach, w których ona ma swoją politykę, typu polityka właśnie handlowa czy rolna, i wniesienie swojego wkładu. Kimś takim, który taki wkład wnosił na początku transformacji naszej, wymienię z nazwiska, on jest bardzo nielubiany w kraju buniaki, profesor Leszek Balcerowicz. On rozmawiał jak równy z równymi, jego głos był wysłuchiwany jako głos znaczący. Dzisiaj takich głosów nie ma, ponieważ pozbawiliśmy się ich sami. Otóż przyjmując to do wiadomości albo nie przyjmując, mogą być inne punkty widzenia wobec tej sprawy również, trzeba powiedzieć, że również dla dzisiejszych rządzących i przy zmianie aktualnie dzisiejszego części składu rządu, chciałoby się wierzyć, że specjaliści dołączą nareszcie do ekipy, która będzie te sprawy negocjowała. Przez moment padło tu określenie, chyba tak jak wszedłem w momencie, byłem troszkę spóźniony, braku miłości do organizacji wielostronnych szefa resortu, który był ustąpił przed chwilą. I jednocześnie, jak rozumiemy, takiej decyzji, żeby prawą ręką aktualnego premiera pozostał jego wiceminister spraw europejskich, którego kompetencje każdy z nas być może słysza, a jak nie, ja miałem okazję wielokrotnie widzieć, w tym również w Paryżu, kiedy przekonał pozbawionego dzisiaj zajęcia również pana ministra od spraw ochrony środowiska, argumentując wobec pani premier, żeby ten nie zerwał konferencji. Byłem świadkiem tej rozmowy, nie będę mówił o szczegółach, ale właśnie postać, o której powiedziałem, przekonała argumentami europejskimi panią premier. Przysłuchiwałem się temu z ogromną radością. To była konsekwentna argumentacja europejska w oparciu o prawo europejskie. Osoba słuchająca w tej sprawie się nie bardzo rozeznała, ale widocznie miała, zrozumiała autorytet słowa te wypowiadającego i zaakceptowała to. Otóż dla przyszłości Polski, dla jej suwerenności utrzymania, czyli zdolności tworzenia prawa, które będzie odpowiadało naszym interesom i zdolności wyegzekwowania tego prawa zarówno w kraju, jak i też poprzez negocjacje na forum międzynarodowym, potrzebą do tego jest grupa osób, które zechcą zrozumieć, że prawo to służyć ma nam tylko wtedy, jeśli my je będziemy stanowić i respektowali zgodnie z konstytucją, a nie poprzez różne sztuczki, do których potem trzeba szukać koalicji, żeby jeszcze czterech znaleźć, że jak przyjdzie do głosowania, uciłamy tych parę głosów, które pozwolą nam się zatrzymać. Najprościej byłoby nie popełniać błędów świadomych i wtedy nie byłoby oskarżeń. Idealista. Pan Leszek Moczulski. Już mikrofon idzie, biegnie nawet. Nasza dyskusja trochę w bok skręciła. To jest bardzo ważny problem bezpieczeństwa, problem globalnego obrotu wartości finansowych, które prędzej czy później doprowadzą do jakiegoś kryzysu światowego, ponieważ naprawdę nie ma tutaj wystarczającej kontroli, ale nie jest to problem suwerenności. Jest to problem bezpieczeństwa gospodarki i chyba nie tylko gospodarki światowej. Natomiast nasz główny problem, suwerenność Polski i jej granice, został potraktowany w tej dyskusji chyba trochę dziwnie, bo tak wokół. To są wszystko problemy, które wynikają z kwestii suwerenności, nie tykając rzeczy najważniejszej, to znaczy suwerenności. Na pewno mamy braki w ustawodawstwie dotyczącym stosunków zagranicznych. Na pewno mamy nadmierne polityczne rozumienie ekonomiki. Tu można taki katalog bardzo długo ciągnąć. Ale w debacie publicznej, w opinii publicznej w Polsce, w tych sprzecznych przecież sądach, które się zwłaszcza w ostatnich dwóch latach pojawiają, to nie chodzi
o niektóre skutki suwerennego albo niesuwerennego państwa, tylko chodzi o to, co to jest suwerenność. I znajdujemy tutaj odpowiedzi, które są odpowiedziami na dzisiaj. To znaczy, jak komuś się wyobraża, że dzisiaj wygląda suwerenność. Suwerenność Polski, rzekoma suwerenność Unii Europejskiej, suwerenność Urugwaju. Gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem, które biorąc pod uwagę, musimy stwierdzić, że jest to historycznie rzecz biorąc zjawisko ponadczasowe. Suwerenność jest zjawiskiem, które istnieje od bardzo głębokiej starożytności. I suwerenność ma tylko jedną cechę. Suwerenność to jest możliwość samodzielnego decydowania i koniec. Wszystkie definicje, które niesłychanie komplikują obraz rzeczywistości, bardziej komplikują niż rzeczywistość naprawdę istniejąca. Otóż wszystkie te definicje szukają odpowiedzi, wyciągając wnioski z jakichś kwestii szczegółowych. Nie ma kwestii szczegółowych w tym zagadnieniu. Jest tylko jedna kwestia. Albo samodzielnie podejmujemy decyzję, albo ktoś za nas podejmuje i ją wykonuje. I w tym kontekście na przykład decyzja Czechosłowacji, decyzja prezydenta Benesza z 1938 roku po konferencji godesberskiej tuż przed Monachią, kiedy Czechosłowacja podejmuje szkodliwą dla siebie decyzję, ale lepszą od innych i godzi się na oddanie Sudetów, jest decyzją suwerenną. Powstaje bardzo często w opinii takie przekonanie, że decyzja suwerenna musi być decyzją korzystną. Decyzja suwerenna bardzo często nie jest decyzją korzystną, ale jest decyzją samodzielną. Ona nie świadczy o sile państwa, ponieważ mała Litwa i wielkie Stany Zjednoczone mogą być w równym stopniu suwerenne, a mieć zupełnie inne możliwości polityczne. Kwestia, która jest dla nas dzisiaj, to jest pytanie, czy Polska jest suwerenna. Możemy powiedzieć, że niektórzy politycy się tak zachowują, jakby suwerenna nie była. To możemy powiedzieć. Ale nie możemy powiedzieć, że nie jest suwerenna. Nie możemy także powiedzieć, że suwerenność Polski jest dzielona i przekazywana komuś. Podejmuje się suwerenną decyzję o wprowadzeniu szczepienia przeciwko ospie, co jest oczywiście, przychodzi z zewnątrz i jest ograniczeniem w stosunku do obywateli. Ale to nie ogranicza naszej suwerenności. To tylko wprowadza nas na szersze pole wspólnego działania. Sojusz nie ogranicza naszej suwerenności, tylko wprowadza nas na szersze pole działania. Brak sojuszu nie wzmacnia naszej suwerenności, tylko osłabia nasze możliwości. Ktoś z państwa panelistów powiedział tutaj, że udział Polski w Unii Europejskiej umocnił Polskę, nie umocnił suwerenności. Umocnił Polskę, umocnił samodzielność Polski. Dzisiaj on został rzeczywiście ograniczony. To jest też poza dyskusją. I teraz wydaje mi się, na tym chciałem skończyć, wydaje mi się, bo nie chcę wchodzić w szczegółowe badanie zagadnienia, że jedna rzecz jest potrzebna. Że potrzebne jest stworzenie prostej definicji
i upowszechnienie tej definicji suwerenności, żebyśmy ze środków przekazu, z ust polityków, z opinii zawiedzionych nie dowiadywali się, czy jesteśmy suwerenni, czy nie jesteśmy suwerenni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatni głos tej dyskusji, pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Przepraszam bardzo. Bardzo dziękuję, Jerzy Marek Nowakowski. Do niedawna, przepraszam za chrypkę, ambasador w Armenii. Ja chciałem, odnosząc się do tego, co powiedział pan Leszek Boczulski, stwierdzi, że to nie jest takie proste z tą suwerennością i odwołam się do doświadczenia kraju, w którym do niedawna reprezentowałem Rzeczpospolitą. Mianowicie Armenia jest znakomitym przykładem kraju, który za cenę suwerennej decyzji dotyczącej prowincji autonomicznej Azerbejdżanu, czyli Karabachu, no wszyscy mniej więcej wiedzą, o co chodzi, suwerennie podjęła decyzję o zajęciu Karabachu i suwerennie z absolutnym poparciem, używając polskiego języka politycznego, suwerena, bo to jest stuprocentowe poparcie ludności, broni tego Karabachu. W ramach obrony tej decyzji Armenia krok po kroku oddaje swoją suwerenność, uzależniając się od sojusznika rosyjskiego, oddając w sensie absolutnie technicznym swoje zasoby materialne jako spłatę kredytów na uzbrojenie. Więc ten balans pomiędzy suwerenną decyzją popartą przez całe społeczeństwo, a jednocześnie rezygnowaniem z podmiotowości, może tutaj warto dystynkcję pomiędzy tymi pojęciami przeprowadzić, jest niesłychanie ważna. I druga uwaga, poprosiłeś Gienko o krótko. Mianowicie ja myślę, że powinniśmy więcej uwagi poświęcić językowi, którego używamy w debacie publicznej. Bo również w tej rozmowie tutaj mówimy, że Polska versus Unia Europejska, coś tam. Otóż fundamentalną kwestią jest to, że Unia Europejska to jest Polska. I powinniśmy w debacie publicznej do tego nieustannie nawracać, że nie jest to jakiś czynnik zewnętrzny, że decyzja unijna jest decyzją także polską, bo suwerennie zdecydowaliśmy, że cedujemy jakąś część praw decyzyjnych na decyzję wielogłową podejmowaną w Brukseli. I ostatnia już rzecz, myślę, że jeżeli mówimy o umowach handlowych, jeżeli mówimy o organizacjach pozarządowych, powinniśmy drugą kwestię językową, czyli pojęcie zaufania. Przecież jeden z dużych problemów współczesnej dzisiejszej polityki polskiej to jest to, że kompletnie umarło zaufanie pomiędzy poszczególnymi stronami barykady politycznej. Wobec tego z automatu jakby podejrzewamy partnera o najgorsze intencje. Partnera, oponenta, whatever. Dzięki. Więc mam wrażenie, że zabawa w pewne leksykalne rzeczy jest tutaj niesłychanie ważna. I last question. To, co mowa o organizacjach pozarządowych. Wszyscy, jak tu siedzimy, bardzo chętnie organizowalibyśmy w różnych sytuacjach różne działania organizacji pozarządowych za polskie pieniądze. Tylko myśmy, i to jest znowu kwestia języka i debaty publicznej, byśmy się nie dopracowali w Polsce ofiarności środowisk, zwłaszcza biznesowych, na pro publico bono. Polskie pieniądze w zakresie organizacji pozarządowych to są pieniądze rządowe. Przez parę lat byłem prezesem fundacji rządowej, która udawała pozarządową organizację, prawda? To się nazywa Gongo. Tak, i nic, więcej tych pieniędzy na polskim rynku nie ma, dopóki, nie wiem, umowny Solosz Kulczyk i tak dalej nie zacznie finansować polskich NGO-sów systemowo, to będziemy mieli konferencję. Ja nie mówię o wpływie, ale jeżeli jesteśmy uzależnieni od, nie wiem, Fundacji Adenauera, kogokolwiek innego, to on nam nie narzuca konkluzji,
ale narzuca nam tematy istotne z jego punktu widzenia. Wobec tego wpadamy w dziury intelektualne z własnego polskiego skąpstwa. Dziękuję. Dzięki. To jest, czy bardzo krótko, bo my już musimy kończyć za 15:07, a o 7:00 powinniśmy skończyć dyskusję. Tak? Jeden głos, ostatni głos tutaj, pan. Tu. Nie ma mikrofonu? Ale oddaję mikrofon na stole. Dobrze, dobrze, no wiem, ale to już mam miękkie serce. Dziękuję bardzo. Piotr Moszyński, do niedawna dziennikarz Radia France International, obecnie korespondent Gazety Wyborczej we Francji. Postaram się rzeczywiście bardzo krótko. Dlaczego właściwie zebraliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o suwerenności? Powód wydaje się prosty, po prostu ekipa rządząca ma pełne usta tego pojęcia, mówi i o suwerenie, i o suwerenności, używając tego pojęcia w swojej argumentacji zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na rynek zewnętrzny. Jednakże wydaje mi się, że w jej wydaniu, to, które nas sprowokowało na dobrą sprawę do spotkania, jest to pojęcie używane czysto instrumentalnie. Nie przypuszczam, żeby ktokolwiek z decydentów rzeczywistych w tej ekipie uważał, że suwerenność Polski jest rzeczywiście zagrożona. Natomiast uważają. Uważają. Dobrze. Mam doświadczenie w tej dziedzinie. Tym gorzej dla nich, mam ochotę powiedzieć. Natomiast użycie tej argumentacji jawi się jako bardzo logiczne i konsekwentne w ramach całej strategii tej ekipy rządzącej, zmierzającej do tego, żeby przejąć pełną władzę. Pełnię władzy to znaczy ograniczyć lub zablokować mechanizmy kontrolne wobec władzy. Udało się to już w dużej mierze na rynku wewnętrznym, natomiast na rynku zewnętrznym to jest o wiele trudniejsze, dlatego że działają zupełnie inne siły, zupełnie inne mechanizmy. No to tyle. Dzięki. Mniej więcej wiadomo, o co mi dzięki. Chodzi, prawda? Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Zdecydowanie wiadomo, o co chodzi. Dobrze. Mamy 12 minut, czyli powiedzmy sobie 15 minut, po 5 minut dla każdej z osób. Zaczynamy od karykatury, czyli już od pani. Ale nie musi pani polemizować, tylko raczej wyjaśniać. Trzeba przytrzymać chwilkę, a zacznie zielone. Chyba ciągle chce być czarny. Tak, bo chyba już podziękował. Proszę bardzo. Pracę. Już. Nie, ja się nie będę tłumaczyć, ponieważ na pewno to nie jest karykatura, co powiedziałam, a mam na to jeden podstawowy dowód. Podobną opinię ma Komisja Europejska i komisarz Malmström, co ja. I dlatego właśnie nie ma w tej chwili mechanizmu ISDS w umowie z CETA i dlatego mechanizm ISDS został zastąpiony mechanizmem ICS, bo jak mówiłam, komisarz Malmström, odwiedzając przynajmniej dwukrotnie Warszawę, czyli i ja już mówię, i na tych spotkaniach tłumaczyła. Obiecujemy, tak, mamy świadomość, konsultacje społeczne, w których wzięły miliony ludzi, wyraźnie nam to pokazały. 95% osób głosujących, oddających głos w tych konsultacjach mówiło, że ten mechanizm jest zły. I my się z tym zgadzamy, mówi komisarz Malmström. I dlatego teraz odchodzimy od mechanizmu ISDS i proponujemy coś, co będzie, obiecujemy państwu, przejrzyste, transparentne, a sędziowie będą dobierani w zupełnie inny sposób, niż byli do tej pory. Czyli trochę się czuję usprawiedliwiona, że jest nas już dwie, razem z komisarz. Druga sprawa jest taka, że z jakiegoś powodu wprowadzenie, przyjęcie CETA, tej umowy Unia Europejska-Kanada, z jakiegoś powodu, jak mówię, jest to umowa częściowo tylko wprowadzona, bez tej części inwestycyjnej. Nie tylko dlatego, tak. To będzie trwało, oczywiście, pełna zgoda. Natomiast wiadomo jest, że cały czas toczą się rozmowy wobec tego mechanizmu, bo to nie jest tak, że on został zaakceptowany. Bardzo kolokwialnie mówiąc, zapisy dotyczące tego mechanizmu są rozgrzebane.
On nie jest skończony, co przyznawała, i tu znowu się powołam na komisarz, w rozmowie z dziennikarzami, nie zostało to jeszcze zakończone. Dlatego wprowadzamy część gospodarczą, okay, żeby nie przetrzymywać. Idziemy dalej. I idziemy dalej. Dobrze. Następnie, tak trochę tylko pozytywnie, te doświadczenia to nie są doświadczenia ciągle jeszcze nasze w dużej mierze, ale jeżeli rozmawia się z tymi, którzy lata swoje w większości przeżyli w na przykład umowie NAFTA, to opowiadają, nie idźcie tą drogą, a przynajmniej naprawiajcie. I tu były takie, to pani ambasador mówiła o tym, o tej konieczności kontrolowania, angażowania się, nie uciekania, ale wpływania na coś. Padło też słowo z sali sprawczość. Bądźmy tymi, którzy chcą wpływać na cokolwiek. Jeżeli można było w umowie CETA tworzyć listy wykluczeń pewnych tematów, które, dziedzin, które nie mogą być podejmowane w ramach umowy CETA, to na samym początku tych negocjacji, potem faktycznie to się troszkę zmieniło. Ale na moje pytanie jednego z wiceministrów, czy będą taką listę chcieli tworzyć, czy będą przedstawiać, czy będą się angażować, pierwsza odpowiedź była nie. No potem to się na szczęście zmieniło. Więc dlaczego nie? I dalej. Dwukrotnie pozwoliłam sobie pisać do, po pierwsze, kandydatów startujących w wyborach prezydenckich z pytaniami o umowę, a potem do wszystkich, proszę Państwa, europosłów. Odpowiedzieli mi na moje pytania, odpowiedziało może 6, może 7 osób. Po czym dowiedziałam się, że no to jest taki temat, o którym większość osób nie ma pojęcia. Poza tym, czy pani widziała, ile stron ma ta umowa? 1600 plus załączniki. Ja nie tylko widziałam, ale czytałam. Mało tego, to jest naprawdę skomplikowany język, to jest inna już historia, nie na teraz. Ale po to są eksperci z różnego rodzaju instytucji, żeby się z nimi konsultować i oni zwracają uwagę, tłumaczą, dzięki, pokazują pewne zawiłości. Dzięki. Dla mnie stopniem, to jest troszkę inny temat, który nie był poruszany, ale pokazuje, jak bardzo jest to skomplikowana sprawa, jest skłonienie decydentów, ażeby postawili na porządku dziennym jako sprawę do załatwienia płacenie przez wielkie korporacje podatków w krajach, w których operują i w których zarabiają pieniądze. Żeby ukrócić te różnego rodzaju przepływy, które teoretycznie rzecz biorąc nie uderzają w wolność gospodarowania, ale uderzają w jakiś tam niewielki procent prawdopodobnie ich zysków. I mimo to Komisja Europejska ma z tym duży problem. To pokazuje skalę wyzwania. Panie Piotrze, dwie sprawy. Jedna to jest ta praktyczna dotycząca NGO-sów i tutaj powiem, że gdybym miał w dzisiejszych warunkach sugerować, że należałoby się przejrzeć sposobowi funkcjonowania i finansowania NGO-sów przez obecnie nam panującą miłościwą ekipę rządzącą, to raczej wolałbym, żeby tego nie robili. Pod hasłem nie myśl o tym, co możesz zrobić dla ojczyzny, tylko myśl o tym, czego rząd nie zrobi dla ciebie. W związku z tym, czy pan uważa, że ma pan aż tak duże zaufanie do obecnych warunków, ażeby doprecyzowywać funkcjonowanie organizacji pozarządowych? Do poprzedniej też nie miałem. Dobrze, w porządku. Czyli to jest to trafione, zatopione, tak? Nie, no to jest... To jest problem, to jest, ale inaczej, no jakby nie mam zaufania zasadniczo ani do poprzedniej ekipy, ani do tej, no ale po to angażuję się obywatelsko i podjąłem decyzję na temat tego, że będę funkcjonował w życiu publicznym jako przedstawiciel organizacji pozarządowych, żebym jak bardzo do konkretnych polityków nie miał zaufania, tak bardzo mógł ich do konkretnych rzeczy przekonywać. No i jakby teraz założenie, że przyjdzie nagle jakiś rząd, do którego po prostu idealny wykopię sobie, albo przyjdzie z jednej strony idealny, albo taki, po którym sobie wykopię, prawda, jakiś kordon i powiem, że nic im nie podpowiem, bo to nie jest rząd suwerennego państwa, no to sobie tego jednak chciałbym nie wyobrażać, więc jakby uważam, że tutaj pewna fundamentalna lojalność państwowa wymaga tego, żeby jaki by rząd nie był, suflować mu dobre rozwiązania. O tak się bym zdefiniował. Miało być dwie rzeczy, chyba była jedna. I druga to jest ta kwestia suwerenność, podmiotowość, sprawczość. To jest sprawa i pryncypialna, ale sprawa bardzo pragmatyczna. Jest pryncypialna, jest pragmatyczna. Ta debata się jakoś toczy też. Cieszę się, że się te pojęcia zaczęły popularyzować. Indeks mocy państw, tak, które w In Europa powstał. Notabene jednym z dwóch autorów jest Grzesiek Lewicki, który przez lata w redakcji w presji również do tego od nas myślenia o właśnie stopniowalnej podmiotowości
przez lata tak naprawdę tekstów też dochodził i fajnie, że takie rzeczy się pojawiają w dyskusji i że możemy konkretnie rozmawiać o tym, że pewnego rodzaju stopniowalność jest tutaj konieczna i niezbędna. Więc ja bym nie chciał rozwijać tego wątku, bo mam wrażenie, że dopowiedziałem jakby tą podstawową różnicę, na którą bym wskazał, to jest to, że właśnie suwerenność jest albo jej nie ma i tutaj trudno się z panem Leszkiem Moczulskim nie zgodzić. Natomiast w dzisiejszych warunkach raczej zakładamy, że ta suwerenność na dzisiaj jest w Polsce niezagrożona i raczej powinniśmy się koncentrować na zwiększaniu podmiotowości. Co nie zmienia faktu, i tu chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz, która też pewnie, nie wiem czy z kwestią pokoleniową, nie chcę tego w ten sposób być może nazywać, ale jest istotną zmianą w polskiej debacie publicznej ostatnich lat, to znaczy ja jednak się nie zgodzę i teraz długo dojrzewałem do tego, żeby na pana wstępne pytanie odpowiedzieć, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć jako człowiek przed trzydziestką, że suwerenność Polski nie jest zagrożona. To znaczy żyjemy w takich czasach, że ja sobie wyobrażam, że za mojego życia suwerenność Polski będzie zagrożona, być może również w wymiarze militarnym, to znaczy jakby również na oczach mojego dorosłego życia uważam, że skomplikowanie świata międzynarodowego postąpiło wobec tego, co miałem wcześniej, tak? W sensie no, pewne procesy się bardzo skomplikowały i pewne kwestie przyspieszyły. I na przykład, już nie chcę wchodzić tutaj w ten najbardziej pesymistyczny scenariusz, suwerenność, zagrożenia militarne i tak dalej, ale na przykład, i to być może też jest rzecz, która nas istotnie różni, że dzisiaj, gdyby w takim środowisku jak nasze zadać pytanie, czy mamy przekonanie, że nasze dzieci za lat 15, 20, 20 czy tam kilka będą szły na studia i zaczynały dorosłe życie w Unii Europejskiej, to pewnie byśmy mieli bardzo duży problem z odpowiedzią z ręką na sercu na to pytanie, co nam się wydaje. I wcale nie z tego powodu, że Polska zostanie z Unii Europejskiej wypchnięta i że, nie wiem, że artykuł 7 do tego doprowadzi, czy cokolwiek w tę stronę, tylko że mamy głębokie poczucie, że Unia Europejska jest w kryzysie i może jej za lat 20 nie być i to będzie konkretny nasz problem, problem naszych dzieci i musimy myśleć w kategoriach, w których to jest absolutnie namacalna perspektywa i również w tej dyskusji tym bardziej kategoria podmiotowości jest dla nas dużo bardziej przydatna, ale też ona każe na przykład zwracać uwagę na to, że właśnie z jednej strony rozpoczęcie mechanizmu z artykułu 7 jest realnym wyzwaniem dzisiaj dla polskiej podmiotowości, bo ją ogranicza, bo nas wskazuje na trudne negocjacje bilateralne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony też każe nam mówić o tym, że w dzisiejszej Unii Europejskiej funkcjonowanie artykułu 7 tak naprawdę Unii szkodzi, zwracał na to uwagę kilka dni temu kolega Paweł Musiałek na naszych łamach i tak naprawdę oderwanie brukselskich elit i dużej części starych elit intelektualnych państw zachodnich sprawia, że radykalizują się społeczeństwa zachodnie, które są dużo bardziej antyeuropejskie niż Polacy. Nam się w tym trudno odnaleźć, ale musimy brać na poważnie scenariusz, w którym właśnie te tendencje antyeuropejskie w tych państwach zwyciężą. I rzeczywiście ta rozmowa o suwerenności, którą dzisiaj moglibyśmy sobie wziąć w nawias w kontekście Unii Europejskiej, no jest po prostu taka teza jest nieprawdziwa. To znaczy, no realnie musimy o tym myśleć i musimy myśleć o tym, w jaki sposób ewentualnie ratować i proponować dla tej Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie, które jej przywróci zaufanie demosów państw europejskich, bo dzisiaj po prostu je traci. A jak widzimy propozycje scenariuszy, które mają Unię Europejską uratować, no to po prostu jest to co do zasady młyn na wodę wszelkiej maści eurosceptyków. I teraz chciałem krótko przejść do tych punktów pozytywnych i postaram się to zrobić możliwie najsprawniej. Pani ambasador na przykład zwróciła uwagę na rolę służb specjalnych, których są podstawową instytucją, która powinna przed brutalną ingerencją państw zagranicznych chronić państwo polskie. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale proszę mi powiedzieć, co by się stało, gdyby rzeczywiście jakaś służba specjalna do jakiejś organizacji pozarządowej zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia wobec budzących wątpliwości kontaktów. Tak, znaczy, no, jakby ja zupełnie poważnie się z tym zgadzam, zupełnie poważnie uważam, że mamy w Polsce bardzo duży problem tym, że liderzy polityczni, tak, politycy, parlamentarzyści mają poczucie absolutnego braku wiedzy, jak się w tego rodzaju sytuacjach zachowywać i że to jest bardzo poważna rzecz, która w Polsce jest jakimś tematem tabu i po prostu powiedzieć, że służby specjalne coś powinny robić, to jest po prostu rzecz, której nie wolno powiedzieć. Otóż jest jedna partia polityczna i to panią ambasador zdziwi, która ma rzeczywiście w programie napisane, że służby specjalne powinny prowadzić takie przeszkolenia dla liderów politycznych. Ta partia się nazywa, uwaga, Ruch Narodowy. I cieszę się, że tego rodzaju też
prawda, wspólne punkty w myśleniu różnego rodzaju środowisk można wskazywać. No bo to jest realny problem, ale znowu wypchnęliśmy jakiś temat poza margines debaty publicznej i de facto mamy problem. Jeśli chodzi o zwiększenie wpływu Polski i Polaków za granicą, ja tu się znowu trochę pochwalę. Dla naszych takich środowisk jak nasze doświadczenie drugiego Majdanu to też była jakaś istotna sprawa, z tego powodu, że na prawicy się zmienił ten stosunek wobec państw na wschodzie i to był dla wielu problem, ale ja też w 2015 roku na początku, zanim się zaczął maraton wyborczy, napisałem taki tekst, z którym proponowałem, żeby zakładając, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało tę drugą transzę dzisiaj zawieszoną subwencji dla partii politycznych przywrócić, to żeby rzeczywiście, jeżeli będzie taka wola, to przywrócić ją w taki sposób, żeby ona była dystrybuowana na fundacje polityczne polskich partii w krajach Partnerstwa Wschodniego, na przykład. I to są rozwiązania, które moim zdaniem są bardzo potrzebne. Okej, to się już jakby w pewnym sensie wiele zmienia i tak dalej, ale faktycznie bardzo bym chciał, żeby państwo polskie pozwalało na prowadzenie takich fundacji partyjnych, politycznych, jakie mają Niemcy. Gdzie to powinno być, to jest pewnie dyskusja, którą możemy sobie prowadzić i zmieniać. No i wreszcie, jaka była ta moja propozycja wobec organizacji pozarządowych? My postulujemy od jakiegoś czasu, żeby wprowadzić mechanizm, który będzie wymuszał na organizacjach pozarządowych dywersyfikację swoich budżetów. I on się sprowadza do dwóch kroków. Jeżeli chcesz otrzymywać pieniądze od państwa polskiego, polskie pieniądze z budżetu państwa, to musisz osiągnąć jakiś poziom dywersyfikacji i ten poziom dywersyfikacji dotyczy również pieniędzy zagranicznych. To znaczy, załóżmy, że przyjmujemy kryterium, nie chcę rozmawiać tutaj o progach, że jeżeli jakaś organizacja ma więcej niż 50% finansowania z jednego źródła, i nawet jeżeli jest to budżet państwa, i to jest bardzo ważne, to nie może się ubiegać o kolejne środki z budżetu państwa. Jeżeli ma więcej niż 50% z jednego źródła zagranicznego, nie może się ubiegać o kolejne pieniądze z budżetu państwa i tak dalej. Niestety, i tu się bardzo cieszę, że pan ambasador to zwrócił uwagę. Mamy faktycznie bardzo poważny problem z tą dobroczynnością i dywersyfikacją i ona niestety wymaga tutaj tego rodzaju interwencji. Nikt z nas nie postulował tego, żeby ograniczyć działanie organizacji finansowanych z zagranicy. Chodziło o to, żeby po prostu one wiedziały, że są wtedy odcięte od polskich pieniędzy i raczej żadna się na to nie zdecyduje, bo to jest po prostu długofalowo mało roztropne, bo wszyscy wiedzą, że tych pieniędzy najwięcej jest w polskich. No, jeżeli chodzi o niezależność organizacji obywatelskich, to jest zawsze na końcu to pytanie, na które pan ambasador też w jakimś sensie zwraca uwagę. Kto z państwa ma ustawiony stały comiesięczny przelew dla jakiejkolwiek organizacji obywatelskiej łącznie z fundacją Batorego? No nie ma nas większości, niestety, w tej sali nawet, a co dopiero w całej Polsce. No i dopóki tego nie zmienimy, to nie będziemy mieli suwerennych organizacji obywatelskich. Dzięki. Tak się akurat składa, a kiedyś wojowałem o utrzymanie Centrum Stosunków Międzynarodowych i przepłaciłem to bezsennością, że w latach 2005-2007 oraz w ostatnich dwóch latach wpłaty polskiego biznesu gwałtownie spadły. Znaczy wszystkie działania, takie, które podejmuje pan również w ramach swojej fundacji, są uznawane za kontrowersyjne i narażone na retorsję organów kontrolnych państwa, Izby Skarbowej i tak dalej. To jest smutna prawda. Katarzyno, zamknij tą dyskusję pozytywnie. Pozytywnie. Tak. To ja zacznę od służb specjalnych, a skończę na czymś mniej mrocznym. Otóż ja mam głębokie przekonanie i Stany Zjednoczone i cała ta historia z rosyjskim wtrącaniem się w wybory amerykańskie pokazały, że nawet tamte służby finansowane, specjalistyczne, no na pewno machina nieporównywalna do czegokolwiek my w Polsce kiedykolwiek możemy mieć, poległy, ale że one tam były potrzebne i niestety nie zadziałały w sposób adekwatny. Ale też spójrzmy na te wybory amerykańskie, którędy te wpływy zewnętrzne weszły. Przecież nie przez organizacje pozarządowe, przez korupcję polityczną. To znaczy wpływ na procesy decyzyjne naprawdę się nie odbywa przez organizacje pozarządowe, które nie rządzą. Znaczy cóż można przez organizację uzyskać, a cóż można uzyskać przez wpływowego polityka albo jeszcze polityka mającego powiązania z biznesem. I dlatego zgadzam się, że służby. Ja mam, i to naprawdę nie jest związane tylko z tą ekipą, osobiste i mówię to publiczne, bardzo złe zdanie o polskich służbach. To jest dramat. To nie jest temat naszej dyskusji. Ale to jest temat. Jeżeli przeciwdziałanie zagrożeniom suwerenności,
to są służby specjalne i służby specjalne są w bardzo złej kondycji. To jest bardzo poważny temat, który w pewnym sensie nie istnieje w tej debacie, a szkoda. Polityzacja służb specjalnych oczywiście niezwykle szkodzi, bo służbom powinno się ufać, to powinny być nasze służby, a niestety coraz bardziej są onymi. Zresztą nie tylko w ciągu ostatnich 2 lat. Tak. Ja bym chciała krótki jeszcze głos polemiczny odnośnie finansowania organizacji politycznych, znaczy organizacji pozarządowych z środków zagranicznych. Jest różnica pomiędzy finansowaniem partii, bo to jest bardzo jasne i precyzyjne. Finansowanie partii jest jasne. Finansowanie działalności politycznej jest totalnie płynne. I tutaj robimy takie przejście, jakby to było ciąg dalszy pierwszego, a tymczasem gdzie się kończy polityka, a zaczyna się nie polityka, nie istnieje taka definicja. I tak samo gdzie się kończy kampania referendalna, a zaczyna po prostu debata publiczna na temat konstytucji, nie istnieje taka definicja. A kiedy nie ma jasnych definicji, to istnieje przestrzeń do nadużyć. Plus wszystko to, co powiedziałam. Nie trzeba zagranicznych pieniędzy, żeby z zagranicy się wtrącać w kampanię referendalną. Można spokojnie spolszczyć zagraniczne pieniądze i robić to pieniędzmi polskimi. Natomiast można w najlepszej intencji debaty publicznej wykorzystywać pieniądze zagraniczne i nagle one zostają odcięte, a polskimi pieniędzmi ktoś się świetnie w tą kampanię referendalną wtrąca. Co więcej, nie przez pieniądze tak jasno wtłoczone w jakieś organizacje ktoś się będzie wtrącał, tylko przez trolling. I te trole będą siedziały w Petersburgu. W związku z tym my tu sobie poodcinamy zagraniczne pieniądze wokół kampanii referendalnej, a petersburskie trole będą hasały w te i we w te. I znowu, bez służb specjalnych i zaufanie do państwa nic z tym nie zrobimy. Już nie mówiąc o jakichś cyberatakach, wyciągania takich czy innych kompromatów i potem ich ujawniania. I takie, coś chciałam takiego, a na koniec chciałam taką, żeby podsumować bardzo tą ciekawą refleksję pana Moczulskiego o suwerenności, bo to rzeczywiście jest tak, że my mamy w odróżnieniu do czasów sowieckich, kiedy nie mogliśmy po prostu podjąć tej decyzji, możemy podjąć tę decyzję, a potem konsumować jej koszty tej suwerennej decyzji, ale ja bym się posługiwała, to chyba jednak nie do końca tak czysto czarno-biało jest. Ja tę naszą suwerenność widzę w postaci takiego obrazu, że jest ocean. Na tym oceanie jest taka mała łódeczka polska i ona może sobie pływać sama. Ona jest zupełnie suwerenna, przyjdzie pierwsza fala i ją wywróci. Ta łódeczka polska może się przykuć łańcuchem do kilku innych łódeczek, a one wszystkie razem do jakiegoś wielkiego lotniskowca. I teraz my możemy się poruszać tylko na tym łańcuchu. To nie jest tak, że możemy go w każdej chwili odłączyć. My nie możemy go w każdej chwili odłączyć. Musimy się poruszać na tym łańcuchu, który sobie sami założyliśmy, ale jak przyjdzie fala, to my się łapiemy tego lotniskowca i żyjemy dalej. Więc mniej więcej tak wygląda dzisiaj polska suwerenność i my jesteśmy dzisiaj przykuci i do wielu łódeczek, i do dużego lotniskowca. I nie jest tak, że możemy dzisiaj suwerenną decyzją, co zresztą przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, tak łatwo odciąć ten łańcuch. Bez komentarza, każdy widzi, jak ten proces wygląda. I ostatnie, ktoś tu powiedział, że suwerenność to jest termin krajów niedemokratycznych. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Dyskusja o suwerenności jest kwestią czasów. To znaczy rzeczywiście przez pewien czas historyczny zapomnieliśmy trochę, czy odsunęliśmy tę kwestię na plan dalszy. Teraz nie tylko Polska kwestię suwerenności debatuje Wielka Brytania jak najbardziej w demokratycznych ramach, debatują Stany Zjednoczone też jak najbardziej w demokratycznych ramach i po prostu wyprowadzając tę naszą dyskusję na szersze wody, to nie jest problem tylko naszej demokracji, niedemokracji, to jest problem dzisiejszych czasów, tego zwarcia pomiędzy jednak potrzebą suwerenności. My tu mówiliśmy głównie o politycznej, ekonomicznej, ale przecież suwerenność kulturalna, suwerenność tożsamościowa. Znaczy można by to bardzo daleko prowadzić. Jest takie poczucie, że to wszystko, co się w ostatnich latach działo, gdzieś tę suwerenność jej nie zagraża, ale ją
wyparło, że my potrzebujemy nie tylko w Polsce, uważam, że w Europie, a myślę, że szerzej, o suwerenności rozmawiać. I ja za tę rozmowę bardzo dziękuję. I ja również bardzo dziękuję, zarówno panelistom, którym należą się oklaski, jak i serdecznie Państwu za Państwa wypowiedzi. Dziękuję bardzo.